Kiedy na mapach świata pojawiły się pierwsze kontury lodowego wybrzeża, a z mroku domysłów i niepewności zaczął wyłaniać się nowy południowy kontynent, wielkie światowe mocarstwa rozpoczęły fascynującą rywalizację. Od połowy XIX wieku toczył się spór dotyczący tego, który z trzech wielkich odkrywców z trzech różnych państw zasługuje na miano Odkrywcy Antarktydy. A potem, jak w dobrym filmie, napięcie zaczęło narastać. W wieku XX te trzy nazwiska zostały zastąpione dwoma zupełnie innymi. Aż w końcu, pod koniec lat 40., w całą tę sprawę włączyli się towarzysze sowieccy, forsując swoją wersję wydarzeń. Konsekwencje ich działań widać do dziś w rozmaitych encyklopediach i artykułach, ale ta powszechnie powielana wersja niekoniecznie jest prawdą. Kto tak naprawdę odkrył Antarktydę? Które odkrycia są pewne, a które mocno wątpliwe? I w jaki sposób białe plamy na mapie zamieniły się w kontur wybrzeża nowego kontynentu? Ten odcinek przeznaczony jest do słuchania, ale dla Waszej wygody przygotowałem też oczywiście mapy, na które być może będziecie chcieli też zerkać od czasu do czasu. Jest to w zasadzie audiobook składający się z dziewięciu rozdziałów dziewięciu opowieści prezentujących najciekawsze i najważniejsze historie związane z odkryciem Antarktydy. W każdym rozdziale znajdą się pretendenci do miana odkrywców tego kontynentu: Amerykanie, Rosjanie, Francuzi, Brytyjczycy, Hiszpanie, Holendrzy, Polinezyjczycy i Norwegowie. A dodatkowo prawie każdej z podróży, o których usłyszycie, będą dotyczyć też pewne kontrowersje albo zagadki, które dodają smaku całej tej sprawie. Ten odcinek z pewnością nie należy do najkrótszych, dlatego zachęcam do powracania do tego filmu i słuchania na raty, jeśli tak będzie dla Was lepiej. Ale jednocześnie bardzo zachęcam też do przesłuchania go w całości. Poszczególne historie są powiązane ze sobą i ułożone celowo w pewnej kolejności, i myślę, że dopiero ich porównanie daje możliwie kompletny obraz odkrycia Antarktydy. Muszę przyznać, że tak naprawdę od dawna chciałem zanurzyć się w tych historiach i samemu dowiedzieć, kto tak naprawdę odkrył południowy kontynent. I choć zajęło to kilka tygodni i wymagało dotarcia do wielu źródeł, najnowszych prac naukowych i starych książek, to myślę, że było warto. Dzisiaj zapraszam Was też szczególnie do zostawienia subskrypcji, komentarza i łapki w górę, a jeśli macie ochotę dołączyć do grona patronów kanału Świat wciąga, to będzie mi bardzo miło. Rozdział pierwszy Maorysi Kilka lat temu światowe media obiegła sensacyjna wiadomość. Rozmaite portale informowały, że w Nowej Zelandii przeprowadzono nowe badania, a te dowiodły, że prawdziwymi odkrywcami Antarktydy byli Maorysi i że przemierzali ten lodowy kontynent ponad tysiąc lat wcześniej niż Europejczycy. Ale jak często to bywa, te artykuły były pełne nieporozumień i przeinaczeń, przypominających głuchy telefon i warto tę sprawę od razu wyjaśnić. Po pierwsze, hipoteza dotycząca polinezyjskich podróży na Antarktydę to nic nowego i została sformułowana już ponad 100 lat temu. Po drugie, nie znaleziono żadnych nowych dowodów na obecność Maorysów na Antarktydzie, a jedynie przeprowadzono pewne podsumowanie dotychczas znanych legend, które zostało zresztą niemal natychmiast mocno skrytykowane przez wielu badaczy, a w tym niektórych badaczy maoryskich. Po trzecie, tu wcale nie chodzi o Maorysów. Wspomniane polinezyjskie legendy wskazują na VII wiek naszej ery, a wówczas takiego ludu jak Maorysi po prostu jeszcze nie było. O Maorysach możemy mówić najwcześniej w kontekście przełomu XIII i XIV wieku, kiedy to ich przodkowie przybyli do Nowej Zelandii z Polinezji Wschodniej. O czym notabene opowiadałem już kiedyś, m.in. w filmie Skąd się wzięli Maorysi. Oczywiście nie ulega dziś wątpliwości, że dawni Polinezyjczycy byli mistrzami żeglugi i nawigacji i że przez całe stulecia podróżowali po rozległych obszarach Pacyfiku, docierając w końcu na przykład z okolic Tahiti, m.in. na Hawaje, na Wyspę Wielkanocną i do Nowej Zelandii. Ale czy byli w stanie popłynąć bardzo daleko na południe, przez niezwykle burzliwe wody Oceanu Południowego, i odkryć Antarktydę na kilkaset lat, czy też może nawet na ponad tysiąc lat przed Europejczykami? Główna legenda, która mogłaby świadczyć o takim odkryciu, pochodzi z przekazów ustnych spisanych na tropikalnej wyspie Ratonga, położonej w archipelagu, nazywanym współcześnie wyspami Kuka. I opowiada o bohaterze nazywanym Uj Legenda podaje liczbę pokoleń, która minęła od tamtych wydarzeń, i na tej podstawie możemy założyć, że nasz bohater żył około roku 650 naszej ery. Takie szacunki warto obarczyć co prawda dużym marginesem, sięgającym na przykład 200 lat wstecz i 200 lat później, ale właściwie nie ma to większego znaczenia dla dalszych rozważań. Pozostaje też kwestia miejsca, z którego pochodził bohater tej legendy, o ile rzecz jasna, w ogóle istniał. Niektóre artykuły podają, że Angliora żył właśnie na wyspach Kuka, ale to raczej niemożliwe, bowiem z tego co obecnie wiadomo, ta część Pacyfiku była jeszcze wówczas niezamieszkana. Ludzi nie było wtedy ani na wyspach Kuka, ani w Nowej Zelandii, ani też w Polinezji Wschodniej. Byli natomiast na wyspach Samoa, położonych półtora tysiąca kilometrów dalej na północny zachód. I to właśnie ten archipelag można by uznać za miejsce pochodzenia naszego bohatera. Legenda głosi, że Uiterangiora pewnego dnia popłynął na południe wraz ze swoją załogą, na czele jednej lub kilku łodzi przypominających katamaran. Płynęli przez wiele tygodni, aż w końcu napotkali nagie białe skały wznoszące się ku niebu, a także obszar pokryty czymś, co nazwano Taiukaapia, co niektórzy tłumaczą jako śnieg, kry lodowe lub zamarznięte morze. Widzieli też różne niezwykłe stworzenia i włosy kobiety falujące na oceanie, a następnie zawrócili na północ i dotarli z powrotem na swoją wyspę. Na podstawie tego opisu od ponad 100 lat wysuwa się hipoteza, że chociaż polinezyjczycy nie postawili stopy na brzegu, to jednak jako pierwsi dostrzegli lodowiec szelfowy Rossa, albo nawet sam kontynent Antarktyczny, a zatem to oni zasługują na miano odkrywców Antarktydy. Ta opowieść brzmi pięknie i z pewnością pobudza wyobraźnię, ale sęk w tym, że taka antarktyczna interpretacja pozostawia jednak mnóstwo wątpliwości. Pierwsza dotyczy tłumaczenia wspomnianej frazy Tai Uka Apia jako zamarzniętego morza, śniegu lub kry lodowej. Warto tutaj przypomnieć, że Wyspy Kuka i Wyspy Samoa leżą w tropikach, a w języku ich dawnych mieszkańców nie istniały słowa oznaczające lód albo zamarznięty. A zatem, gdyby polinezyjscy żeglarze faktycznie widzieli lód, prawdopodobnie opisaliby go za pomocą jakiejś metafory, przy użyciu słów, które znali. I tak właśnie jest w tym przypadku, bo fraza taiukaapia odnosi się do korzenia pewnej rośliny, z którego po zeskrobaniu powstają białe wióry. Z jednej strony są faktycznie podobne do śniegu lub lodu, ale z drugiej są także podobne do białej morskiej piany i właśnie w takim znaczeniu ten zwrot funkcjonował w językach polinezyjskich. Ponadto ciekawe są także okoliczności powstania tej antarktycznej interpretacji owej legendy. Jak wspominałem, opowieść o bohaterze płynącym na południe była pierwotnie przekazywana ustnie przez mieszkańców Wysp Kuka z pokolenia na pokolenie została spisana dopiero w drugiej połowie XIX wieku, a niedługo później jej analizą zajął się nowozelandzki etnolog Percy Smith. To właśnie on wysunął hipotezę, że Polinezyjczycy dotarli w pobliże Antarktydy, a potem do tej swojej wersji dopasował interpretację różnych szczegółów legendy. Mityczne stworzenia przedstawił jako morsy i foki, a włosy kobiety jako wodorosty. To właśnie on przetłumaczył też frazę tuj Akaapia jako zamarznięte morze, mimo że był prawdopodobnie świadomy tego, że jej główne znaczenie odnosi się do morskiej piany. To zresztą bardzo pasuje do znanego współcześnie całościowego wizerunku Persiego Smitha, który choć miał oczywiście duże zasługi związane z badaniem przeszłości Polinezyjczyków, to był też znany z naciągania faktów, a nawet fabrykowania niektórych historii, tak aby pasowały do jego efektownych tez. Krytycy Smitha wskazują ponadto, że legend spisanych w XIX wieku na Wyspach Kuka nie można uznać za oryginalne opowieści ich mieszkańców, przekazywane z pokolenia na pokolenie w niezmienionej formie. W ich szerszym zbiorze występuje bowiem mnóstwo szczegółów, które nie mogły być znane mieszkańcom tych wysp przed epoką wielkich odkryć geograficznych, i w sumie jest to raczej mieszanka miejscowych legend oraz XIX wiecznej wiedzy. Legenda o Uiterangiorze została spisana w czasach, gdy Antarktyda była już z grubsza odkryta. A zatem nawet gdyby w znanej nam wersji ktoś chciał się dopatrzeć opisu śniegu czy gór lodowych, to nie ma żadnej gwarancji, że te szczegóły nie zostały dodane do niej w XIX wieku. Ale to jeszcze nie wszystko, bowiem warto też zadać sobie pytanie, czy taka wyprawa z Samoa do brzegów Antarktydy i z powrotem była fizycznie, technicznie możliwa do realizacji około 1400 lat temu. Pierwsza wątpliwość związana jest z odległością, bo taka podróż oznaczałaby pokonanie co najmniej 13 tysięcy kilometrów. Dla porównania przodkowie Maorysów, którzy kilka wieków później popłynęli z Polinezji Wschodniej do Nowej Zelandii, musieli pokonać niecałe 4000 km i to po znacznie spokojniejszych wodach, a i tak uważa się to za niesamowity wyczyn. Oczywiście warto pamiętać o tym, że polinezyjscy żeglarze byli niesamowici w tym co robili. Potrafili nawigować między innymi po gwiazdach i czytać znaki dawane przez naturę. Od ruchu fal oraz układu chmur po zachowanie ptaków i wielorybów. Ponadto ich łodzie, zwykle dwukadłubowe, były naprawdę imponujące, i wiadomo już dzisiaj, że były w stanie pokonać duże dystanse pomiędzy wyspami Pacyfiku. Ale mimo tego wszystkiego, według licznych ekspertów, były zbyt delikatne jak na warunki antarktyczne. Argumentują oni, że używane wówczas żagle nie byłyby w stanie wytrzymać niezwykle silnych wiatrów wiejących w pasie subpolarnym, a ponadto sama Konstrukcja tych łodzi była zbyt krucha jak na warunki silnie wzburzonego oceanu południowego. Kolejna wątpliwość dotyczy ludzi i szans ich przeżycia za kołem podbiegunowym. Czy pochodzący z tropikalnych wysp Polinezji żeglarze mogli mieć odpowiednie ubrania, by przetrwać niskie temperatury? Czy mogli przeżyć wiele tygodni, a nawet miesięcy na swoich łodziach, w których, jak przypuszczają badacze, nie było w pełni zamkniętych i ogrzewanych pomieszczeń? I wreszcie jest jeszcze jedna ciekawa rzecz związana z tą legendą, a mianowicie to, że w najstarszych znanych jej wersjach istniał też szereg elementów magicznych, mitycznych albo co najmniej nieprawdopodobnych. Na przykład taki, że łodzie Uiterangiory były zbudowane z ludzkich kości. Zarówno Percy Smith, jak i niektórzy późniejsi zwolennicy jego hipotez pomijali ten szczegół, niepasujący do wizji realnej wyprawy na Antarktydę. Niemniej oryginalnie on występował, co może sugerować, że ta legenda jako całość jest nie tyle opisem faktycznej, historycznej podróży, a raczej mityczną opowieścią o pochodzeniu i kościach przodków. Na przykład o tym, że wiele przeżyli, zanim dotarli w końcu z okolic Samoa na Wyspy Kuka. Póki co mamy więc całą listę wątpliwości związanych z tą najstarszą legendą, ale co ciekawe, istnieje też druga podobna legenda, związana tym razem z czasem późniejszym o kilkaset lat, to znaczy z okresem, w którym polinezyjczycy dotarli już do wybrzeży Nowej Zelandii i właśnie zaczynali się w niej osiedlać. Ta druga legenda głosi, że człowiek imieniem Tamarereti, zafascynowany widokiem zorzy polarnej, popłynął ze swoją załogą daleko na południe od brzegów Nowej Zelandii i w końcu ujrzał wysokie góry z ogromnymi lodowymi klifami. W drodze powrotnej ich łódź rozbiła się jednak na skałach. Sam tamerereti zginął, a w końcu do domu wróciło jedynie dwóch mężczyzn, i to od nich wiadomo o cudach, które widzieli na południu. Tę legendę zapisał w XIX wieku nie kto inny jak Percy Smith, na podstawie tego, co usłyszał od maorysów. Ale co ciekawe, nawet on w tę konkretną opowieść za bardzo nie wierzył, i to mimo swojej skłonności do sprowadzania maoryskich mitów do rangi realnych wydarzeń historycznych. Niemniej, to właśnie ta druga legenda może nasunąć myśl, że podróż z południa Nowej Zelandii w kierunku Antarktydy w XIII czy XIV wieku byłaby znacznie bardziej prawdopodobna niż wyprawa z Samoa w połowie wieku VII. Odległość z Nowej Zelandii do brzegów Antarktydy wynosi około 2500 km, a ponadto po drodze istnieje tu także kilka subantarktycznych wysp. Warto zatem przyjrzeć się owym wyspom w poszukiwaniu śladów archeologicznych związanych z Maorysami lub szerzej z Polinezyjczykami i zadać sobie pytanie, jak daleko na południe mogli oni dopłynąć. Już w XIX wieku pojawiły się przypuszczenia, że mogli dotrzeć na przykład do wyspy Macquarie, położonej mniej więcej w jednej trzeciej drogi z Nowej Zelandii na Antarktydę. Odnaleziono tam wtedy fragmenty wraku jakiegoś statku lub łodzi, ale potem uznano, że był to raczej wrak europejski. Obecnie za najbardziej wysunięte na południe i potwierdzone ślady pobytu dawnych Polinezyjczyków, uznaje się zwykle te pochodzące z wyspy Enderby, oddalonej zaledwie o niecałe 500 km na południe od wyspy południowej Nowej Zelandii i ponad 2000 km od brzegów Antarktydy. Pochodzą one z przełomu XIII i XIV wieku, czyli mniej więcej z tego samego okresu, w którym polinezyjczycy odkryli Nową Zelandię. Były to czasy dużej aktywności polinezyjskich żeglarzy i nie można wykluczyć tego, że zapuścili się oni wtedy stosunkowo daleko na południe. Mogli nawet zobaczyć góry lodowe, które, nawiasem mówiąc, dryfują czasem aż do wybrzeży Nowej Zelandii. Ale ujrzenie góry lodowej nie jest jeszcze tożsame z odkryciem Antarktydy. Co ciekawe, w czasach późniejszych, gdy Maorysi zaludnili już duże obszary Nowej Zelandii, dalekie rejsy oceaniczne w tej okolicy niemal całkowicie ustały. A niektórzy badacze łączą ten fakt z hipotezą tsunami, które mogło nawiedzić wówczas wybrzeża tego archipelagu, zniszczyć największe łodzie i zabić tych, którzy potrafili je jeszcze budować. Podsumowując to wszystko, to znaczy dwie legendy, jedno stanowisko archeologiczne położone na wyspie odległej o ponad 2000 km od Antarktydy i całą listę wątpliwości, nie mamy żadnych dowodów na to, by Antarktydę mieli odkryć Maorysi, czy też szerzej Polinezyjczycy. Nie da się tego całkowicie wykluczyć, ale jest to mało prawdopodobne, a zatem odkrywców Antarktydy musimy poszukać w innym miejscu i w innym czasie. Rozdział drugi Terda Australis. Nim pierwsi żeglarze ujrzeli mroźne wybrzeże Antarktydy, koncepcja istnienia jakiegoś nieznanego lądu położonego w rejonie bieguna południowego była już bardzo rozpowszechniona. Ta hipoteza pojawiła się już w starożytności, kiedy to Ptolemeusz, ale też inni uczeni wysunęli pogląd, że masa lądów na półkuli północnej naszej planety powinna się jakoś równoważyć z podobną masą lądową na półkuli południowej. Początkowo spekulowano, że to Afryka może się ciągnąć bardzo daleko na południe być może aż do bieguna. Ale kiedy pod koniec XV wieku Portugalczycy opłynęli przylądek dobrej nadziei i dotarli do Indii, kartografowie musieli zrewidować swe przypuszczenia. Mniej więcej w tym samym czasie europejscy żeglarze zaczęli eksplorować także wybrzeża amerykańskie, a na potencjalnego kandydata do roli wielkiego kontynentu południowego zaczęła wyrastać Ameryka Południowa. Ale nie trwało to długo, bowiem już w roku 1520 do południowej części tego kontynentu dotarł Ferdynand Magellan i przepłynął z Oceanu Atlantyckiego na Ocean Spokojny, poprzez cieśninę nazywaną obecnie jego nazwiskiem. Po prawej stronie miał wtedy Amerykę Południową, natomiast po lewej Ziemię Ognistą, która, jak wiemy dzisiaj, jest tylko wyspą, ale wtedy było całkiem prawdopodobne, że jest to fragment wielkiego kontynentu południowego. Odtąd kartografowie dość często zaznaczali na mapach świata ten hipotetyczny ląd i nadawali mu różne nazwy, z których najbardziej znaną jest Terra Australis Incognita czyli nieznana południowa kraina. Jego kontury na owych mapach były oparte jednak nie tyle na rzeczywistej wiedzy, co na wyobraźni autorów. Na początku sięgały daleko na północ, aż do stref tropikalnych, zwłaszcza na Pacyfiku, co sugeruje, że zakładano istnienie naprawdę dużego kontynentu, o wiele większego niż rzeczywista Antarktyda oraz Australia łącznie. Ale potem wraz z kolejnymi wyprawami różnych europejskich żeglarzy, obszar planety, na którym ten hipotetyczny ląd mógłby istnieć, sukcesywnie zaczął się zmniejszać. W 1616 roku holenderscy żeglarze Jacob Lemaire oraz Willem Schouten okrążyli przylądek Horn, udowadniając, że ziemia ognista jest stosunkowo małą wyspą, a nie częścią południowego kontynentu. I potwierdzając w ten sposób to, czego już wcześniej mogli domyślać się Hiszpan Francisco de Osses i Anglik Francis Drake, którzy także dotarli w pobliże przylądka Horn. Pierwsza podróż Abla Tasmana z 1642 roku dowiodła, że częścią wielkiego południowego kontynentu nie jest także Australia. Natomiast rok później inny holenderski odkrywca Hendrik Brouwer udowodnił, że częścią Terra Australis nie jest także Ziemia Stanów, położona nieco na wschód od Ziemi Ognistej. Przy okazji warto tutaj zaznaczyć, że wszelkie nazwy geograficzne, jakich używam w tej opowieści, to nazwy współczesne. Natomiast różne ciekawe historie związane z dawnymi nazwami znajdziecie na przykład w filmie Gdzie jest Stara Zelandia? Nawiasem mówiąc, Nowa Zelandia również była podejrzewana o bycie częścią Terra Australis, ale już pierwsza podróż Jamesa Cooka po Pacyfiku, wspomaganego między innymi przez Tupaye, wykazała w roku 1770, że jest to jedynie niewielki archipelag. Ponadto w XVII i XVIII wieku niektórzy żeglarze zapuszczali się też całkiem daleko na południe i zaczęli sukcesywnie odkrywać różne niewielkie wyspy, które dziś nazywamy wyspami subantarktycznymi. Na przykład w 1675 roku Antony de la Roche odkrył Georgię Południową, w 1739 roku na południowym Atlantyku odkryto wyspę czy też ziemię Buweta, a różne pomniejsze wyspy dostrzeżono też w południowej części Oceanu Indyjskiego. Warto tu jednak przypomnieć, że istnieje duża różnica pomiędzy tym co we współczesnej terminologii nazywamy wyspami subantarktycznymi, a tym co nazywamy wyspami antarktycznymi. W uproszczeniu wyspy antarktyczne położone są blisko kontynentu, natomiast subantarktyczne o wiele dalej. I tak na przykład od wspomnianej już Georgii Południowej do Antarktydy jest jeszcze około 1500 kilometrów. A skoro już mowa o odległościach, to przyjrzyjmy się teraz na chwilę mapie Antarktydy i kilku podstawowym faktom. Postaram się mówić dość obrazowo, jeśli nie możecie albo nie chcecie teraz zerkać. Zacznijmy od tego, że biegun południowy nie leży wcale na samym środku Antarktydy. Tu mamy biegun południowy, a tutaj koło podbiegunowe, położone pomiędzy 66 a 67 równoleżnikiem. Widać wyraźnie, że Antarktyda Wschodnia jest znacznie większa niż Zachodnia i wypełnia po swojej stronie większość obszaru położonego pomiędzy biegunem a kręgiem polarnym. Natomiast w kontraście do tego, po stronie Antarktydy Zachodniej mamy o wiele mniej lądu, a za to więcej morza. Innymi słowy, Antarktyda wystaje dość daleko na północ, mniej więcej pod Afryką, Oceanem Indyjskim i pod Australią, natomiast jest dużo bardziej cofnięta na południe, pod Pacyfikiem i Oceanem Atlantyckim. Po stronie zachodniej istnieje jednak ciekawy wyjątek, to znaczy Półwysep Antarktyczny, który wystaje mniej więcej na 400 km za koło podbiegunowe, w kierunku Ameryki Południowej. A ponieważ Ameryka Południowa wraz z Ziemią Ognistą i szeregiem mniejszych wysepek także wystaje daleko w kierunku bieguna, to właśnie w tej okolicy odległość pomiędzy Antarktydą a dowolnym innym kontynentem jest zdecydowanie najmniejsza. Od przyjątka Horn do Półwyspu Antarktycznego jest mniej niż 1000 km, przy czym po drodze około 100 km od Antarktydy leży jeszcze grupa wysp, archipelag Shetlandów Południowych. Dla porównania, z południowej Afryki do brzegów Antarktydy są prawie 4000 km, z Australii 3000, natomiast z Tasmanii i Nowej Zelandii około tysiąca. A zatem nic dziwnego, że to właśnie Ameryka Południowa, Szetlandy Południowe oraz Półwysep Antarktyczny odegrały kluczową rolę w historii odkryć Antarktydy. Od kiedy europejscy żeglarze zaczęli zapuszczać się na Pacyfik i odkrywać naprawdę dalekie lądy, jednym z najważniejszych szlaków morskich na naszej planecie stała się trasa wokół Ameryki Południowej. Były tu zasadniczo dwie możliwości przedarcia się z Atlantyku na Pacyfik, to znaczy na północ i na południe od Ziemi Ognistej, czyli przez wąską cieśninę Magellana oraz przez bardzo szeroką cieśninę Drake'a wokół przylądka Horn. Obie te trasy były bardzo wymagające dla żeglarzy, a trasa wokół przylądka Horn zyskała miano niezwykle niebezpiecznej, zwłaszcza w niektórych miesiącach roku, a to ze względu na sztormy, huraganowe wiatry i silne prądy morskie. Niemniej ta trasa była super istotna i z konieczności pływało nią wiele statków, a niektóre z nich, walczące ze sztormem, bywały spychane daleko na południe. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że w XVI, XVII czy XVIII wieku wiele z tych statków mogło w ten sposób dotrzeć do brzegów Półwyspu Antarktycznego lub okolicznych wysp, ale niestety niewiele o nich wiadomo, również dlatego, że mogły roztrzaskać się gdzieś na południu, albo zatonąć w niebezpiecznej cieśninie i nigdy już nie powrócić do cywilizacji. Właściwie jedynie dwa takie przypadki zakończone udanym powrotem są znane do dziś, choć oba są uznawane za bardzo niepewne i często są pomijane w opisach historii odkrycia Antarktydy. Pierwszy dotyczy holenderskiego kapitana Dirka Herica Pompa. W roku 1599 płynął on z Europy do Azji Wschodniej, ale po przepłynięciu Cieśniny Magellana został zepchnięty przez wiatr daleko na południe, a według niektórych źródeł holenderskich osiągnął aż 64. równoleżnik i widział tam ośnieżone górskie szczyty przypominające Norwegię. Drugi podobny przypadek miał miejsce 4 lata później, kiedy to hiszpański kapitan Gabriel de Castilla wypłynął z Valparaiso, czyli ważnego portu położonego we współczesnym Chile i również został porwany przez silny sztorm daleko na południe. Według niektórych źródeł osiągnął mniej więcej ten sam 64 równoleżnik i widział ośnieżony ląd. Te dwa krótkie opisy i podana szerokość geograficzna sugerują, że zarówno Holendrzy jak i Hiszpanie mogli dotrzeć do wysp antarktycznych, np. Szetlandów Południowych albo do wysp archipelagu Palmera. Mógł to być także nawet sam kontynent antarktyczny, ale ponieważ jest on tak jakby zasłonięty wyspami, to jest to trochę mniej prawdopodobne. Niemniej o obu tych wyprawach wiemy z drugiej ręki i nie ma jednoznacznych dowodów na to, aby faktycznie dotarły aż tak daleko na południe. Nie jest to wykluczone, ale nawet jeśli tak było, to wiedza o nowych, ośnieżonych lądach na południu nie stała się powszechna i nie pociągnęła za sobą kolejnych wypraw w tamte rejony. Dla dawnych władców dużo ciekawsza była idea odnalezienia Terra Australis, które mógł się znajdować w dużo cieplejszych regionach, a nawet być zamieszkany, co stwarzało nowe możliwości handlowe i polityczne. Najważniejszymi 18-wiecznymi ekspedycjami związanymi z poszukiwaniem tego tajemniczego lądu były wyprawy brytyjskie pod dowództwem Jamesa Cooka. Jak może pamiętacie, na przykład z moich poprzednich filmów, w czasie swojej pierwszej podróży, Cook odwiedził Tahiti, wykluczył istnienie wielkiego kontynentu na rozległych obszarach południowego Pacyfiku, a potem dopłynął do Nowej Zelandii oraz Australii, dokonując w tych miejscach wielu ciekawych odkryć. Już w rok po powrocie do Anglii, wyruszył jednak na swoją drugą wyprawę, a głównym jej celem było dotarcie daleko na południe i okrążenie globu na wysokich szerokościach geograficznych, tak aby ustalić, czy istnieje tam wielki południowy kontynent. Okręty Resolution oraz Adventure wyruszyły z Wielkiej Brytanii w lipcu 1772 roku i po krótkich przystankach na Maderze i Wyspach Zielonego Przylądka, w październiku dotarły do Kapsztadu, w Afryce Południowej. Po kilku tygodniach ruszyły w dalszą drogę, w poszukiwaniu ziemi buweta, tak aby sprawdzić, czy ląd dostrzeżony przez Francuzów trzy dekady wcześniej jest tylko wyspą, czy też może częścią kontynentu. Cook nie odnalazł jednak tego miejsca, a w końcu skręcił zdecydowanie na południe, próbując popłynąć w kierunku bieguna tak daleko, jak tylko się da. 10 grudnia natknął się po raz pierwszy na pak lodowy, ale udało mu się odnaleźć korytarz otwartej wody i kontynuować swą podróż. I w końcu 17 stycznia 1773 roku okręty Kuka, po raz pierwszy w znanej nam historii, przekroczyły południowe koło podbiegunowe. Udało mu się jeszcze popłynąć kawałek dalej w stronę bieguna, ale już wkrótce został zatrzymany przez lód i musiał zawrócić. Oczywiście on sam tego nie wiedział, ale znajdował się wtedy niewiele ponad 100 kilometrów od krawędzi lodowca szelfowego i tylko nieco dalej od kontynentu antarktycznego. Kolejne tygodnie minęły na eksploracji południowego oceanu indyjskiego, aż w końcu okręty Cooka dotarły do znanej już mu Nowej Zelandii. Zimowe miesiące zdecydowanie nie sprzyjały podróży po wodach subantarktycznych, a zatem po krótkim odpoczynku i uzupełnieniu zapasów Brytyjczycy udali się w rejs po tropikalnych obszarach Pacyfiku i odwiedzili m.in. Tahiti oraz Tonga, aż w końcu wrócili do Nowej Zelandii. Adventure popłynął następnie z powrotem do Anglii, ale dowodzony przez Cooka okręt Resolution już na początku lata skierował się znów na południe w poszukiwaniu Terra Australis. Pod koniec grudnia przekroczył znowu koło podbiegunowe, ale na bardzo krótko bowiem niemal od razu warunki lodowe zmusiły go do powrotu na cieplejsze wody. Cook jednak się nie poddawał i spróbował ponownie za jakiś czas. Pod koniec stycznia przekroczył koło podbiegunowe już po raz trzeci i dotarł tym razem niezwykle daleko na południe. To znaczy aż za 71. równoleżnik, co było naprawdę niesamowitym rekordem. Tym samym znalazł się znacznie dalej na południe niż wiele obszarów Antarktydy wschodniej albo półwyspu antarktycznego, ale niestety akurat z tej strony, z której nadpłynął, linia brzegowa kontynentu jest mocno cofnięta w kierunku bieguna i od właściwej Antarktydy dzieliło go jeszcze około 200 km. Następnie wykonał jeszcze dużą pętlę po Pacyfiku i po raz kolejny odwiedził Nową Zelandię, aż w końcu po opłynięciu przylądka Horn po ponad trzech latach podróży powrócił do Anglii. Ta niezwykła wyprawa była istotnym wkładem dla rozwoju ludzkiej wiedzy o południowym obszarze naszego globu, ale spowodowała też pewien zastój w dalszych badaniach. Kuk całkowicie okrążył Antarktydę, widział rozległe obszary morskiego lodu i góry lodowe, ale nigdy nie dostrzegł samego kontynentu ani też żadnych wysp położonych w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Popłynął jednak na tyle daleko na południe, aby obalić mit o żyznym i zaludnionym Terra Australis, z którego można by czerpać różne towary. Cook wyraził co prawda przypuszczenie, że gdzieś daleko na południu może znajdować się jakiś ląd, ale że jest on zupełnie niedostępny i pełen lodu i pozbawiony wartości ekonomicznej. I z tego powodu brytyjska admiralicja straciła na jakiś czas zainteresowanie dalekim południem, a na następne odkrycia trzeba było poczekać prawie pół wieku. Rozdział 3. Brytyjczycy. Centralną rolę w całej tej opowieści o odkryciu Antarktydy zajmuje człowiek, który często jest pomijany na ostatecznej krótkiej liście pretendentów do miana odkrywcy tego kontynentu, ale moim zdaniem zupełnie niesłusznie, a ponadto jego historia jest bardzo ważna dla zrozumienia kolejności wydarzeń związanych także z innymi pretendentami. Tym człowiekiem był angielski kapitan William Smith, który w drugiej dekadzie XIX wieku dowodził statkiem o nazwie Williams, którego zresztą był także współwłaścicielem i kursował w celach handlowych pomiędzy portami położonymi na wschodnim i zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej. Na początku 1819 roku kapitan Smith kotwiczył w Buenos Aires i przyjął wtedy ładunek różnych towarów, które miał wkrótce dostarczyć do wspomnianego już portu Valparaiso położonego w Chile. Jego trasa prowadziła jak zwykle wokół przylądka Horn, ale tym razem warunki w cieśninie Drake'a były wyjątkowo trudne, przede wszystkim ze względu na silny sztorm oraz przeciwny wiatr. Kapitan doszedł do wniosku, że aby przedrzeć się na Pacyfik, musi ominąć burzę od strony południowej i starać się złapać korzystniejsze wiatry. I tak skierował swój statek daleko na południe, aż za 62 stopień szerokości geograficznej. I w końcu 19 lutego 1819 roku ku swojemu wielkiemu zdumieniu dostrzegł tam jakiś ląd. Warunki na morzu nadal były niezwykle trudne, więc w obawie przed rozbiciem statku o skały, Kapitan Smith postanowił pozostać w bezpiecznej odległości od brzegu przez całą noc. Ale gdy rano pogoda się poprawiła, zdecydował się jednak zbliżyć do tego lądu. Kiedy mgła ustąpiła, zobaczył skalisty przylądek i ośnieżone góry, a także liczne mniejsze i większe wysepki, rozsiane dookoła. Nie miał pewności, czy jest to jedynie niewielki archipelag, czy też gdzieś pośród tych wysp kryje się krawędź czegoś większego, być może nawet krawędź kontynentu, choć dzisiaj wiemy, że dotarł wtedy najprawdopodobniej do wyspy Livingstone w archipelagu Shetlandów Południowych, a od kontynentu antarktycznego dzieliło go jeszcze około 150 km. Niemniej było to pierwsze w historii odkrycie lądu położonego na południe od 60. Równoleżnika, co do którego nie mamy dziś wątpliwości. I pociągnęło za sobą kolejne niezwykłe wydarzenia. Kapitan Smith nie chciał narażać swojego statku oraz ważności polisy ubezpieczeniowej, dlatego podczas tej pierwszej podróży nie ryzykował lądowania na wyspie. Ale przez kilka godzin znajdował się w odległości kilku lub kilkunastu kilometrów od niej. Określił dokładnie swoją pozycję i dokonał różnych obserwacji, stwierdzając na przykład, że okolica obfita jest w foki i wieloryby. Następnie skierował się na północny zachód i stawiając wciąż czoła trudnym warunkom na morzu, pożeglował w kierunku Valparaiso. Valparaiso było w tych czasach najważniejszym portem w południowo-zachodniej części Ameryki Południowej i należało już wtedy do Republiki Chile, która zaledwie rok wcześniej zrzuciła jarzmo zależności od imperium hiszpańskiego i ogłosiła niepodległość. Cały ten region był jednak nadal bardzo niespokojny. Hiszpanie dążyli do przywrócenia spójności swojego imperium kolonialnego, a liczne ruchy niepodległościowe na kontynencie usiłowały im w tym przeszkodzić. Czujnym obserwatorem tej serii konfliktów była też Wielka Brytania, dla której osłabienie imperium hiszpańskiego było całkiem korzystne. Dlatego starała się wspierać ruchy separatystów w całym regionie, a jednym z najistotniejszych przyczółków brytyjskich w tej części świata było właśnie Valparaiso. Dowództwo brytyjskiej marynarki wojennej utrzymywało w tym porcie swoje okręty, co z jednej strony miało ochraniać żeglugę brytyjskich statków handlowych pływających wzdłuż chilijskiego wybrzeża, a z drugiej pokazywać Hiszpanom, kto tak naprawdę rządzi na Pacyfiku. Po przybyciu do portu kapitan Smith odnalazł natychmiast brytyjskie okręty i najwyższego stopniem oficera królewskiej marynarki obecnego w mieście, to znaczy kapitana Williama Shirefa. W poczuciu patriotycznego obowiązku zgłosił mu swoje odkrycie, opowiadając o ośnieżonym lądzie położonym daleko na południe od przylądka Horn i które mogło się nawet okazać fragmentem kontynentu. Oficer jednak mu nie uwierzył i wyśmiał kapitana Smitha, podejrzewając, że ten widział po prostu góry lodowe, co było tym bardziej prawdopodobne, że Smith nie sądował głębokości dna i nie mógł wykazać, że znajdował się blisko brzegu. Kapitan zupełnie się nie spodziewał takiego potraktowania. Niezwykle rozgoryczony udał się potem do portowej tawerny i opowiedział o swoim odkryciu także niektórym angielskim kupcom, ale i tutaj spotkał się z kpiną oraz niedowierzaniem. Smith jednak był pewny tego co widział. Miał wieloletnie doświadczenie związane z żeglugą po Morzach Południowych i potrafił odróżniać ląd od góry lodowej. Posądzenie o kłamstwo albo majaki było dla niego bardzo bolesne, i postanowił ratować swą reputację, wracając w miejsce swojego odkrycia i badając ten ląd dokładniej. Okazja nadarzyła się szybko, bo w maju tego samego roku wypłynął w kolejny handlowy rejs wokół przylądka Horn, tym razem zmierzając do Montevideo. Celowo skierował wtedy swój statek daleko na południe i dotarł ponownie do 62 stopnia szerokości geograficznej. Ale, ponieważ połowa czerwca w tym regionie świata oznacza początek zimy, to natrafił na zamarznięte morze i podczas tej drugiej wyprawy w ogóle nie widział lądu. Aby uniknąć unieruchomienia swojego statku w lodowym paku, zrezygnował zatem chwilowo ze swoich ambicji i popłynął na północ, a po kilku tygodniach dotarł ze swoim towarem do portu w Montevideo. I chociaż tym razem postanowił trzymać gębę na kłódkę, to ku swojemu zdumieniu przekonał się szybko, że w portowych tawernach plotkuje się już o jego odkryciu. Bardzo możliwe, że wieści o jego pierwszej podróży dotarły do różnych portów Ameryki Południowej za sprawą członków jego własnej załogi, a może też za sprawą żeglarzy, którym opowiedział o tym Valparaíso. Tak czy inaczej, w Montevideo i Buenos Aires zgromadziło się wtedy już sporo statków należących do łowców fok. A ich kapitanowie i właściciele oferowali Smithowi duże sumy pieniędzy za ujawnienie lokalizacji miejsca, które odkrył. Handel foczymi skórami był wówczas zajęciem niezwykle dochodowym, ale ponieważ łowcy polowali na foki bardzo intensywnie, nie bacząc na skutki dla ich populacji, doprowadzili do niemal całkowitego ich wytępienia na wybrzeżach Patagonii i na Falklandach i teraz poszukiwali nowych terenów łowieckich. Odkrycie Smitha dawało nadzieję. Nowa nieznana kraina na południu mogła okazać się pełna foczych kolonii, a to oznaczało potencjalne zyski dla żeglarzy i kupców. Wśród których bardzo istotną grupę stanowili kupcy amerykańscy. Kapitan Smith nie wyjawił im jednak dokładnej lokalizacji odkrytego przez siebie lądu, zapowiadając, że przekaże te dane jedynie władzom brytyjskim, choć wiedział, że jeśli chce potwierdzić swoje odkrycie i doprowadzić do przejęcia tych ziem przez imperium brytyjskie, to musi się spieszyć, bowiem inni żeglarze szykowali się już do rejsu na południe. Kapitan spędził w Montevideo kilka tygodni, kompletując towary, które miałby przewieźć następnie do Valparaiso. A kiedy jego ładownia była już pełna, wyruszył w swą trzecią podróż, którą będziemy nazywać trzecią podróżą Smitha. Oczywiście nie miał zamiaru płynąć bezpośrednio do Chile i skierował swój statek prosto na południe, ku lodowej krainie, którą odkrył podczas pierwszej podróży. Tym razem pogoda była dla niego łaskawa i już w połowie października ujrzał ponownie wysokie, ośnieżone szczyty Shetlandów południowych. Prawdopodobnie zobaczył najpierw tę samą wyspę, którą już widział za pierwszym razem to znaczy wyspę Livingstone, a następnie popłynął na północny wschód, wzdłuż łańcucha wysp, obserwując uważnie ich brzegi, pełne pingwinów i fok, aż w końcu dotarł do ostatniej, największej wyspy w głównym łańcuchu znanej obecnie jako wyspa króla Jerzego. 16 października zakotwiczył przy jej północno-wschodnim krańcu, a potem, korzystając z niewielkiej łodzi, wraz z kilkoma towarzyszami popłynął na brzeg i zatknął na nim brytyjską flagę, symbolicznie przejmując wyspę w imieniu króla Jerzego III. Następnie popłynął w odwrotnym kierunku, jeszcze raz wzdłuż wybrzeży tego samego archipelagu i dotarł tym razem jeszcze dalej na południowy zachód. Przemierzył w ten sposób około 300 kilometrów, aż w końcu dopłynął do ostatniej wysepki, nazywanej dziś zresztą jego nazwiskiem. I stamtąd wyruszył na północ w kierunku Valparaiso. Po przybyciu na miejsce ponownie odszukał kapitana brytyjskiej marynarki wojennej Williama Shirefa, aby zdać mu relację ze swojej wyprawy. Gotowy bronić swojego honoru oraz przedstawić mapy, które sporządził. Tym razem został jednak potraktowany o wiele poważniej. Miało to związek m.in. z tym, że wyspami na dalekim Południu zaczęli interesować się także Amerykanie. I to nie tylko prywatni handlarze i łowcy Fok, ale też oficjalny przedstawiciel amerykańskiego rządu w Valparaiso, który poinformował swoich zwierzchników o odkryciu Smitha i zasugerował wysłanie amerykańskiej marynarki wojennej w celu zbadania oraz przejęcia nowych. Nowej krainy. Kapitan Shirew nie mógł więc już dłużej zwlekać i postanowił wysłać na południe swojego zastępcę, Edwarda Bransfielda, aby oficjalnie potwierdził odkrycie Smitha, przeprowadził badania wybrzeża, sporządził dokładne mapy i sprawdził czy są to jedynie wyspy, czy też część kontynentu, a przede wszystkim przejął te ziemię dla Wielkiej Brytanii. Co prawda, jak już mówiłem, deklarację przejęcia tej nowej krainy wygłosił w imieniu króla już wcześniej kapitan Smith, ale ponieważ był tylko osobą prywatną, nie mogło to być uznane za działanie oficjalne a zadanie powtórzenia tej ceremonii otrzymał Bransfield. Edward Bransfield pochodził z Irlandii, był oficerem brytyjskiej marynarki wojennej i miał w tym czasie 34 lata. Nigdy jak dotąd nie brał udziału w podobnych wyprawach, a ponadto, co gorsza, nie dysponował nawet odpowiednim okrętem ani załogą, bo w końcu siły brytyjskie w Chile były mocno ograniczone. Ale brytyjska marynarka poradziła sobie z tym problemem dość szybko, wykorzystując doświadczenie, wiedzę i sprzęt kapitana Smitha. Jego statek handlowy Williams został wyczarterowany na kilka miesięcy przez Royal Navy wraz z personelem i kapitanem. A oprócz dotychczasowej załogi na pokładzie znaleźli się teraz ludzie związani z marynarką wojenną: to znaczy Bransfield, trzech młodych kadetów, dla których miał to być rejs szkoleniowy, i kilka innych osób. Formalnie dowodził Bransfield, a kapitan Smith był kimś w rodzaju pilota i gospodarza. Ale warto pamiętać, że ta misja odkrywcza, znana jako wyprawa Bransfielda, była też jednocześnie już czwartą podróżą kapitana Smitha do Antarktyki, a on sam był niezbędny do jej powodzenia. Wyruszyli z Valparaiso pod koniec grudnia 1819 roku. Pogoda była kiepska i początkowo mieli ogromne problemy z posuwaniem się na południe, a ponadto stracili też dużą część wody pitnej, która wyciekła z nieszczelnych beczek. Ale rankiem 16 stycznia dotarli w końcu w pobliże Shetlandów południowych. Pierwszym zauważonym przez nich fragmentem lądu była ponownie wyspa Livingston. Próbowali tu znaleźć odpowiednie kotwicowisko i wylądować na brzegu, m.in. po to, by stopić śnieg i uzupełnić w ten sposób zapasy wody, i w związku z tym zwodowano nawet niewielką łódź. Ale pogoda nagle się pogorszyła pojawił się silny wiatr oraz gęsta mgła i według najbardziej szczegółowych źródeł łódź zawróciła i nie doszło wtedy do lądowania na wyspie Livingston. Przez kilka godzin statek walczył z żywiołem i dryfował na południowy zachód. Zgubił przy tym nawet jedną kotwicę, ale zdołał ominąć pobliskie skały i w końcu dotarł na bezpieczne, otwarte wody. Podobnie jak podczas trzeciej podróży Smitha, także i teraz Williams pożeglował wzdłuż północnych wybrzeży archipelagu na północny wschód, aż w końcu dotarł do tej ostatniej największej, czyli wyspy Króla Jerzego. Notabene, to właśnie na niej znajduje się obecnie Polska stacja antarktyczna, a także kilka innych stacji z innych państw. Wtedy ta wyspa była jednak oczywiście bezludna, choć zamieszkana przez wielkie liczby pingwinów i fok. Brytyjczycy opłynęli ją od zewnętrznej wschodniej strony i dotarli w pobliże jej południowego wybrzeża. I tam 22 stycznia kilku mężczyzn zeszło na ląd. Bransfield umieścił na wyspie brytyjską flagę i ogłosił jej przejęcie w imieniu króla Jerzego III. Ceremonia została zwieńczona wystrzałem z pokładu statku, a potem wzniesiono toast za zdrowie jego królewskiej mości i raczono się grogiem. Nawiasem mówiąc, z tym toastem i zdrowiem coś im chyba nie wyszło, bo król Jerzy III zmarł równo tydzień później. Brytyjczycy pozostali w tym miejscu przez kilka dni, uzupełnili zapasy wody i zebrali pierwsze próbki geologiczne, a także okazy mchów, a potem 27 stycznia ruszyli w dalszą podróż wzdłuż południowych wybrzeży archipelagu. Wkrótce dotarli znowu do Wyspy Livingston, tyle że do jej drugiej strony, a następnie skierowali się prosto na południe ku zupełnie niezbadanym obszarom. Zaczęli przemierzać w ten sposób cieśninę szeroką na około 100 km, która została nazwana później cieśniną Bransfielda. Warunki pogodowe były kiepskie, ale gdy 30 stycznia 1820 roku, późnym popołudniem, rozstąpiła się mgła, daleko na południu dostrzeżono ląd. Było tam kilka niewielkich wysp, ale za nimi rozciągała się także rozległa kraina, ciągnąca się w lewo i w prawo aż po horyzont. Widać było na niej pokaźne góry pokryte śniegiem, ale też nagle skaliste zbocza. Według zapisków jednego z kadetów nie było wątpliwości, że jest to ląd, a członkowie załogi mieli świadomość, że być może oglądają teraz wybrzeże wielkiego południowego kontynentu, szukanego od dawna i to w dodatku jako pierwsi ludzie w historii. Dzisiaj wiadomo, że był to fragment półwyspu antarktycznego, a zatem najdalej na północ wysunięta część kontynentu Antarktydy. Warto zapamiętać ten moment oraz tę datę 30 stycznia 1820 roku, bo będziemy się do niej jeszcze niejednokrotnie odnosić w dalszej części tego odcinka. W każdym razie, nasi bohaterowie nie spoczęli na laurach i zbliżyli się do tego nowo odkrytego lądu na tyle, na ile mogli, i podążyli wzdłuż jego wybrzeża na północny wschód, choć nie podjęli próby lądowania, prawdopodobnie ze względu na warunki lodowe. Potem ruszyli na północ i wkrótce odkryli kolejne, nieznane dotąd wyspy: wyspę Słoniową i wyspę Clarence i zdołali tam dwukrotnie wylądować. Podjęli też próbę przedarcia się całkiem daleko na południe i pod koniec lutego dotarli niemal do 65. Równoleżnika, ale zostali tam w końcu zatrzymani przez lód. Następnie zawrócili w stronę Wyspy Słoniowej, minęli Wyspę Króla Jerzego i pozostałe wysepki archipelagu i skierowali się w stronę Ameryki Południowej. A w połowie kwietnia, po czterech miesiącach wyprawy, powrócili do Valparaiso. I chociaż sami nie byli pewni tego, co dokładnie odkryli, to jako pierwszych poważnych pretendentów do miana odkrywców Antarktydy możemy uznać właśnie ich, Edwarda Bransfielda oraz Williama Smitha. Rozdział czwarty. Hiszpanię. Przedstawiona przed chwilą historia odkrycia Półwyspu Antarktycznego przez Brytyjczyków jest bardzo ważna w całej tej opowieści i stanowi punkt odniesienia dla kilku innych historii. Okazuje się bowiem, że kiedy Williams, kapitana Smitha, aż czterokrotnie przedzierał się na południe, nie był to wcale jedyny statek obecny na wodach około Antarktycznych. Wspomniałem już trochę o sytuacji politycznej, jaka miała miejsce w Ameryce Południowej pod koniec drugiej dekady XIX wieku. Mówiąc delikatnie, nie była ona najlepsza dla Imperium Hiszpańskiego, zwłaszcza na terytorium współczesnej Argentyny i Chile. Hiszpańskie kolonie się buntowały, a cały kontynent pełen był ruchów niepodległościowych. Oczywiście władze w Madrycie podejmowały różne działania zmierzające do przywrócenia kontroli nad traconym sukcesywnie obszarem swojego imperium, a jednym z takich działań było wysyłanie z Hiszpanii morskich konwojów wiozących dodatkowych żołnierzy dla wzmocnienia sił kolonialnych. Dla naszej opowieści istotny był zwłaszcza konwój, który wyruszył z Kadyksu w Hiszpanii w połowie maja 1819 roku i miał się udać do portu Callao, położonego w dzisiejszym Peru. Konwój składał się z czterech okrętów, przewożących prawie półtora tysiąca żołnierzy, choć jeden z nich okazał się uszkodzony, i jeszcze na Atlantyku musiał zawrócić do portu macierzystego. Pozostałe trzy hiszpańskie okręty płynęły jednak dalej i udały się najpierw do Brazylii, a potem na południe wokół przylądka Horn. Pogoda w cieśninie Drake'a była okropna. Huraganowy wiatr oraz ogromne fale rzucały okrętami jak łupinami orzecha. W najgorszej sytuacji był największy okręt o nazwie San Telmo, bowiem szalejąca wichura uszkodziła w nim ster oraz żagle. Na jego pokładzie przebywały aż 644 osoby: oficerowie, żołnierze i marynarze, a ostatnia pewna informacja o tych ludziach pochodzi z 2 września, kiedy to sztorm porwał Santelmo w kierunku południowym. Dwa pozostałe hiszpańskie okręty znajdowały się również w poważnych tarapatach, ale w końcu udało im się wygrać z żywiołem i w połowie października dotarły do portów położonych w dzisiejszym Peru i Ekwadorze. W ciągu następnych tygodni wypatrywano także przybycia San Telmo, ale ten nigdy się nie pojawił i ostatecznie hiszpańska marynarka uznała go za stracony. Los tego okrętu pozostaje zagadką do dziś. Wszystko co wiemy to to, że 2 września 1819 roku znajdował się w cieśninie Drakea i gnany przez silny sztorm dryfował na południe ze złamanym sterem. Mógł oczywiście zatonąć w dowolnym momencie, ale niektórzy twierdzą, że dotarł wcześniej do wybrzeży Szetlandów Południowych lub nawet do kontynentu antarktycznego i rozbił się dopiero gdzieś tam. Ważna jest także data tego zdarzenia. Zniknięcie Santelmo miało bowiem miejsce pomiędzy drugą a trzecią ze wspomnianych podróży kapitana Smitha to znaczy już po tym, gdy po raz pierwszy zobaczył wyspy, archipelagu Szetlandów południowych, ale jeszcze zanim postawił stopę na brzegu, a także przed tym, nim wraz z Bransfieldem dostrzegł kontynent. A to oznacza, że gdyby ktoś z załogi Santelmo dotarł do brzegów kontynentu lub którejś z pobliskich wysp, to byłby w zasadzie odkrywcą tego lądu, i być może nawet odkrywcą Antarktydy. Taką wersję wydarzeń podaje obecnie wiele opracowań, zwłaszcza hiszpańskich, a przez ostatnie 200 lat wokół Santelmo powstało mnóstwo mniej lub bardziej rozbudowanych legend. Większość z nich wspomina o tym, że szczątki tego okrętu odkrył na jednej z wysp Shetlandów Południowych nie kto inny jak kapitan Smith podczas swej trzeciej wyprawy. A najbardziej spektakularne wersje tych legend podają, że znaleziono też ślady świadczące o tym, że przynajmniej niektórzy ludzie z San Telmo przeżyli katastrofę i schronili się na jednej z antarktycznych wysp, mieszkali w jaskini i polowali na foki. A ponieważ nigdy nie znaleziono ich ciał, to być może w którymś momencie wyruszyli z powrotem na morze, na jednej z mniejszych łodzi uratowanej z okrętu i spróbowali powrócić do cywilizacji. Podobnie jak przy historii rzekomego odkrycia Antarktydy przez Maorysów, tak i w sprawie Santelmo istnieje mnóstwo internetowych artykułów, które bazują jednak na informacjach co najmniej nieścisłych. Spróbujmy jednak oddzielić tutaj fakty od mitów, a pomoże nam w tym m.in. bardzo rzetelna i szczegółowa praca francuskiego archeologa i historyka dr. Arnaud Cousinave de La Roche. Warto przede wszystkim zdać sobie sprawę skąd właściwie wiadomo o tym, że jakieś szczątki pochodzące z Santelmo Telmo odnalazł rzekomo kapitan Smith. Można by tu przypuszczać, że pewnie od samego Smyfa, ale wnikliwa lektura źródeł pokazuje, że nie i żaden z dokumentów związanych bezpośrednio z kapitanem nie wspomina o hiszpańskim okręcie ani o żadnym wraku. Niektóre hiszpańskie artykuły sugerują, że informacji o tym znalezisku mogło zabraknąć w dzienniku okrętowym Smitha z powodów politycznych, bowiem San Telmo był w końcu okrętem wojennym, a Hiszpania była rywalem Wielkiej Brytanii. Ale równie dobrze kapitan mógł w ogóle nie odkryć żadnych szczątków albo odkrył o wiele mniej niż sugerują legendy. W rzeczywistości wszystkie historie o wraku Santelmo bazują na doniesieniach z drugiej i trzeciej ręki, spisanych przez kapitanów Roberta Filca i Jamesa Wedela, którzy eksplorowali Szetlandy Południowe niedługo po wyprawie Bransfielda i Smitha. Warto tu dodać, że już w kilka miesięcy po zakończeniu wyprawy z Bransfieldem, kapitan Smith popłynął do Antarktyki już po raz piąty i ku swojemu ogromnemu zdumieniu zastał tam prawie 50 statków, głównie brytyjskich oraz amerykańskich, których załogi, na wieść o odkryciu nowej krainy, pospieszyły w ten rejon, by polować na foki. To właśnie wtedy, w połowie stycznia 1821 roku, kapitan Smith odbył prawdopodobnie rozmowę z kapitanem jednego z tych statków, Robertem Filcem, a ten ostatni wspomniał potem o tej rozmowie w swojej pisemnej relacji. Napisał, że Smith odkrył na jednej z wysp fragment kotwicy oraz elementy takiego i że prawdopodobnie były to szczątki zatopionego San Telmo. Drugi tekst jest bardziej spektakularny i pochodzi z książki kapitana Jamesa Wedela, wydanej w sześć lat po katastrofie hiszpańskiego okrętu. Wedel wspomina o tych samych szczątkach co fields, ale dodaje też nowe szczegóły. A mianowicie, że na tej samej wyspie znaleziono też kości fok, które zostały zabite kilka lat wcześniej. Prawdopodobnie w celu podtrzymania życia ludzi z jakiegoś statku, sugerujące, że jacyś nieszczęśnicy zakończyli swe życie na tym wybrzeżu. Na tej podstawie kolejni autorzy snuli historię rozbitków z Santelmo i dodawali kolejne dramatyczne szczegóły, przedstawiając Hiszpanów jako pierwszych ludzi, którzy żyli i umierali na Antarktydzie. Nie sposób nie zauważyć, że już samo to określenie na Antarktydzie jest dość problematyczne, bowiem te oryginalne teksty dotyczą jedynie Shetlandów Południowych, odległych od kontynentu o około 150 km. A ponadto mamy tu spore zamieszanie związane z tym, która dokładnie była to wyspa. Zdecydowana większość współczesnych artykułów podaje, że chodzi o wyspę Livingstone i to na niej kapitan Smith odnalazł szczątki San Telmo. Podobną informację można też znaleźć we wspomnianym już dwustuletnim tekście Filca, a także tekście kapitana Wedela, który z całą pewnością pisał swój tekst nieco później i powielał informacje przeczytane u Filca. Innymi słowy, wszystko co wiemy o wraku Santelmo, pochodzi oryginalnie od kapitana Filca, który napisał, że kapitan Smith znalazł fragment kotwicy i takielunku na wyspie Livingston. Ale sęk w tym, że w żadnej ze swoich czterech pierwszych wypraw kapitan Smith nie wylądował na tej wyspie, a przynajmniej nie wspominają o tym żadne z zachowanych dokumentów. Bardzo ciekawą hipotezę związaną z tym zamieszaniem przedstawił jednak wspomniany francuski historyk Dula Roche. Według niego możemy tu mieć do czynienia z pewną pomyłką geograficzną. W skrócie chodzi o to, że podczas swej trzeciej podróży kapitan Smith nadał wymyślone przez siebie nazwy szeregowi miejsc, różnym zatokom, przylądkom oraz wyspom i umieścił je wszystkie na sporządzonej przez siebie mapie. Ale w myśl brytyjskiego prawa kapitan Smith, jako cywil, nie miał do tego uprawnień, a przynajmniej ostatnie słowo nie należało do niego. Natomiast kiedy podczas czwartej wyprawy na pokładzie Williamsa obecny był Bransfield, oficer marynarki, mógł ponazywać te miejsca już oficjalnie. I zazwyczaj przystawał na propozycję Smitha, ale jednak nie zawsze. Jednym z ciekawych przypadków była na przykład Zatoka Shirefa, nazwana na cześć Williama Shirefa, czyli tego samego oficera, który najpierw nie uwierzył Smithowi w jego odkrycia, a potem wysłał go razem z Bransfieldem na jego czwartą wyprawę. Podczas swej trzeciej wyprawy Smith nazwał w ten sposób Zatokę na Wyspie Króla Jerzego, na której wylądował. Prawdopodobnie po to, żeby tym razem uzyskać przychylność Shirefa. Z kolei podczas czwartej wyprawy podobnej nazwy, przylądek Shirefa, użył też Bransfield, tyle że na wyspie Livingston, czyli na tej, którą zobaczył jako pierwszą. Według tej hipotezy, kiedy w kilka miesięcy później kapitan Smith opowiadał Fieldsowi o tym, co znalazł w Zatoce Shirefa, miał na myśli Zatokę na Wyspie Króla Jerzego, podczas gdy jego rozmówca kojarzył tę nazwę z przylądkiem Shirefa położonym na wyspie Livingston. A jeżeli takie rozumowanie jest poprawne, to ma to niezwykłe konsekwencje. Na przykład takie, że późniejsi badacze szukali wraku i śladów ludzi na niewłaściwej wyspie. Jak wspominałem, pierwotny tekst Filca jest bardzo oszczędny w słowa, ale już napisana kilka lat później książka Wedela dodaje dużo nowych szczegółów. Na przykład te o rozbitkach, którzy by przetrwać, polowali na wyspie na foki ale co ważne, ci rozbitkowie nie musieli wcale pochodzić z Santelmo. W tym samym tekście kapitan Weddell wspomina bowiem też o tym, że w pierwszym sezonie po wyprawie Bransfielda i Smitha, czyli wtedy gdy na Szetlandy Południowe przybyło niemal 50 statków, aż cztery z nich zatonęły, a część ich załóg musiała się schronić na wyspach przez jakiś czas, wznosząc tam prowizoryczne chaty. Wedel odwiedził te wyspy dopiero po kilku latach i faktycznie mógł na nich ujrzeć ślady polowań na foki i różne inne ślady, ale to wcale nie znaczy, że były one związane z Santelmo, a raczej właśnie z tymi czterema statkami. Tym bardziej, że cały ten opis dotyczy wyspy Livingstone, czyli prawdopodobnie tej, z którą Santelmo nie miał nic wspólnego. Podsumowując, nie mamy żadnych dowodów na to, że rozbitkowie z Santelmo przebywali na którejś z wysp antarktycznych, a już tym bardziej na samej Antarktydzie. Mamy jedynie relacje z drugiej ręki sugerującą, że kapitan Smith odnalazł fragment kotwicy, a mówiąc dokładniej, raczej coś w rodzaju pręta montowanego przy kotwicy, a także kilka drewnianych elementów związanych z masztami. To bardzo niewiele jak na tak duży okręt, jakim był San Telmo. I nie stanowi to żadnego dowodu na to, że okręt rozbił się przy tej wyspie. Równie dobrze mógł też zatonąć w zupełnie innym miejscu cieśniny Drake'a, na pełnym morzu. Zwłaszcza że na początku września ocean w tych stronach jest zwykle skuty lodem w sporej odległości od wysp. A zatem wbrew niektórym legendom, dotarcie kogokolwiek z załogi Santelmo na ląd Antarktydy jest niezwykle mało prawdopodobne. Rozdział 5. Amerykanie gdy po raz pierwszy czytałem historię kapitana Smitha, moją uwagę zwracał przede wszystkim przygodowy aspekt jego podróży, a także determinacja, która prowadziła go krok po kroku od przypadkowego odkrycia pierwszej wyspy przez cztery wyprawy na południe, aż po odkrycie Półwyspu Antarktycznego. Potem zacząłem się jednak zastanawiać, jak to możliwe, że to dopiero on odkrył Szetlandy Południowe, skoro przez ponad 200 lat trasa wokół przylądka Horn była głównym szlakiem łączącym Atlantyk z Pacyfikiem, przemierzanym przez tysiące statków. Skoro kapitan Smith trafił na złą pogodę i szukając korzystniejszych wiatrów zboczył aż na Szetlandy Południowe, to może nie był ani pierwszym, ani jedynym, który tego dokonał w podobnych okolicznościach. Wspominałem już o Holendrze Dirku Hericu Pompie oraz o Hiszpanie Gabrielu de Castilli, którzy być może widzieli te wyspy na przełomie XVI i XVII wieku. Nie są to jednak jedyni kandydaci do tytułu odkrywców tego archipelagu, a najwięcej niepotwierdzonych doniesień i poszlak związanych z tym regionem przypada na początek XIX wieku, czyli mniej więcej na okres 20 lat poprzedzających odkrycie Smitha. Jedna z takich historii dotyczy roku 1815, kiedy to pochodzący z Irlandii, Guillermo Brown, albo inaczej William Brown, który przeszedł potem do historii jako twórca argentyńskiej floty, rozpoczął kampanię mającą na celu nękanie hiszpańskich okrętów na Pacyfiku. Jego okręty Herkules i Trinidad miały opłynąć przylądek Horn, ale napotkały niezwykle trudne warunki pogodowe, a silne wiatry zniosły je wtedy daleko na południe, aż do 65 stopnia szerokości geograficznej, to znaczy nawet dalej niż sięga koniec Półwyspu Antarktycznego. Niektóre źródła argentyńskie podają, że dostrzeżono wtedy ląd, ale sam Brown nigdy nie wspomniał o tym potem publicznie, mimo że miał ku temu liczne okazje. Pozostałe historie z tego okresu dotyczą przede wszystkim łowców fok, którzy zapuszczali się na dalekie południe w poszukiwaniu zdobyczy. Wzmianki o kilku statkach, które mogły odkryć jakieś nieznane wyspy, pojawiły się wówczas w prasie, zwłaszcza amerykańskiej, ale bez konkretnych szczegółów, co nadaje tym doniesieniom charakter niepotwierdzonych plotek. Ale ponieważ faktycznie były to czasy wielkiej aktywności łowców fok, a polowania przynosiły pokaźne zyski, z pewnością nie można wykluczyć, że w pierwszej i drugiej dekadzie XIX wieku niektórzy z nich mogli zapuścić się w okolice Shetlandów południowych. A gdyby odkryli wtedy ten archipelag, to bardzo możliwe, że trzymaliby wiedzę o nim w tajemnicy, aby nie zdradzić lokalizacji nowych terenów łownych swojej konkurencji. Nie mamy jednak żadnych pewnych relacji z tamtego okresu, a jedynie poszlaki, jak na przykład dokument z 1818 roku, w którym to rząd zjednoczonych prowincji La Platy udzielił pewnemu człowiekowi koncesji na polowanie na foki na terytoriach, których lokalizacja odpowiada Szetlandom Południowym. Kiedy zacząłem zagłębiać się w temat łowców Fok i sięgnąłem po stare amerykańskie książki, natrafiłem jednak na bardzo ciekawe informacje, których na próżno szukać w większości opracowań. Okazuje się bowiem, że w sezonie 1819-1820 oprócz Williamsa, kapitana Smitha, do brzegów Szetlandów Południowych dopłynęły jeszcze co najmniej dwa, a może nawet trzy inne statki, i wszystkie należały do łowców Fok. Mówimy tu przy tym nie o owym sezonie, kiedy na wieść o odkryciu na wyspy ściągnęło aż 50 statków, tylko o sezonie o rok wcześniejszym. A co jeszcze bardziej zaskakujące, wychodzi na to, że wszystkie te trzy statki wyruszyły na południe jeszcze przed wyprawą Bransfielda i Smitha. Pierwszym z nich był bryk Espirito Santo, wyczarterowany w Buenos Aires przez angielskich kupców i dowodzony przez kapitana Josefa Heringa. Jego załoga z całą pewnością dotarła do Shetlandów Południowych pod koniec grudnia 1819 roku, czyli pomiędzy trzecią a czwartą wyprawą Smitha, a dokładnie w momencie, gdy Bransfield i Smith ledwie opuścili Valparaiso i byli dopiero w drodze na południe. Angielscy łowcy Fogg wylądowali wtedy na wyspie Ract, położonej nieco na zachód od wyspy Livingston, a zatem było to drugie potwierdzone lądowanie na Szytlandach południowych i miało miejsce zaledwie na dwa miesiące po lądowaniu kapitana Smitha na tym archipelagu podczas jego trzeciej podróży. To wszystko wiemy na pewno, chociaż istnieją jeszcze dodatkowo niepotwierdzone informacje: że być może nie była to pierwsza, ale już druga wyprawa kapitana Herringa na Shetlandy Południowe i że był tam już w poprzednim sezonie a gdyby była to prawda, to jego pierwsza podróż miałaby miejsce jeszcze przed oficjalnym odkryciem tego archipelagu przez kapitana Smitha. Drugim z trzech wspomnianych statków, najbardziej niepewnym, był San Juan Nepomuceno, dowodzony przez kapitana Carlosa Timblon. Wiemy, że wypłynął z Buenos Aires pod koniec sierpnia 1819 roku i udał się na południe, a wrócił kilka miesięcy później z ładunkiem niemal 15 tysięcy foczych skór. Nie wiadomo tak na 100%, czy odwiedził Szetlandy Południowe, choć jest to bardzo prawdopodobne. Ale zdecydowanie najciekawsza jest jednak historia trzeciego ze statków, które były obecne na wodach okołoantarktycznych w tym samym sezonie co Bransfield i Smith. Tym statkiem był amerykański Bryk o nazwie Hersilia, a jego załogę stanowili ludzie ze Stonington, portu położonego pomiędzy Bostonem a Nowym Jorkiem. Wiadomo o co najmniej dwóch wyprawach tego statku na dalekie południe, chociaż ta pierwsza jest dość mało znana. Znalazłem jednak bardzo ciekawe listy opublikowane w The American Historical Review w 1911 roku, a także raport przygotowany dla amerykańskiego Departamentu Stanu w połowie XX wieku, w którym autorzy analizują bardzo dokładnie wyprawy łowców fok z początku XIX wieku i porównują ze sobą różne źródła. I z tego wszystkiego wyłania się taka oto historia. Statek Herselia, dowodzony przez kapitana Jamesa Sheffielda, opuścił wschodnie wybrzeże USA w lipcu 1819 roku i udał się na południowy Atlantyk w poszukiwaniu nowych kolonii Fok na południe od przylądka Horn. Wydaje się, że załoga Hersilli była świadoma tego, że w tamtym regionie istnieje jakiś ląd. Pytanie jednak, skąd mogła o tym wiedzieć? Niektóre źródła wskazują na to, że jeden ze współwłaścicieli tego statku wydedukował istnienie takiego lądu, obserwując góry lodowe, docierające właśnie z południa do Georgii Południowej. Inne z kolei powołują się na to, że istnienie Szetlandów Południowych było znane w niektórych kręgach od dawna i opierało się na odkryciu holendra Dirka Heritza Pompa sprzed ponad 200 lat i że niektórzy amerykańscy łowcy Fok odwiedzali ten archipelag już od początku XIX wieku, ale ukrywali ten fakt ze względów handlowych. Tak czy inaczej, według tych źródeł, idea podróży Hersilii ze Stanów Zjednoczonych na południe nie była następstwem odkrycia kapitana Smitha. Po drodze na południe Hersilia zatrzymała się na Falklandach, aby uzupełnić zapasy, i doszło tam wtedy do ciekawego spotkania oraz wymiany informacji, bowiem w to samo miejsce przypłynął wspomniany już statek Espirito Santo. Drugi oficer Hersili, to znaczy zaledwie 20-letni Nathaniel Palmer, wyświadczył jego załodze przysługę, pilotując ich po zdradzieckich wodach wokół Falklandów. Ale przy tej okazji zasięgnął także języka i dowiedział się, że ten statek także zmierza na południe, do jakiegoś miejsca, gdzie są tysiące fok. Teoretycznie, w przypadku Espirito Santo, który płynął z Buenos Aires, informacja o takim miejscu na południu mogła być echem odkrycia kapitana Smitha, bowiem działo się to pomiędzy jego drugą a trzecią podróżą. Ale, jak wspominałem, niektóre źródła sugerują, że kapitan tego statku znał już wyspy antarktyczne z własnego doświadczenia. Tak czy inaczej dzięki dość precyzyjnym informacjom zdobytym przez Palmera na Falklandach Hersilia ruszyła prosto na Szetlandy Południowe i dotarła tam albo jeszcze w grudniu 1819 roku, albo na początku stycznia 1820. Pierwszym ujrzanym lądem była prawdopodobnie wyspa Smitha, położona w zachodniej części archipelagu, a stamtąd Amerykanie popłynęli następnie w kierunku północno-wschodnim i w końcu zakotwiczyli w pobliżu niewielkiej wyspy Rakt, zresztą tej samej co Espirito Santo. I tu następuje bardzo ciekawa rzecz. Według wspomnianego już raportu, zanim Hersilia dopłynęła do wyspy Rakt, to kapitan wykonał najpierw krótki rejs zwiadowczy, dokonując przeglądu wybrzeży okolicznych wysp, tak aby znaleźć dobre miejsce do kotwiczenia i polowania na foki. W czasie tego rejsu zwiadowczego opłynął wyspę Snow od północy i przepłynął przez cieśninę Mortona w kierunku wschodnim, a zatem znalazł się na wodach położonych na południe od wyspy Livingstone. Spędził tam jakiś czas, wykonał kilka manewrów, a następnie przepłynął z powrotem przez cieśninę Mortona i zakotwiczył przy wyspie Rakt. Innymi słowy, według tego raportu Amerykanie przez pewien czas znajdowali się w cieśninie Bransfielda, oddzielające główne wyspy Shetlandów Południowych od kontynentu antarktycznego. A ponieważ miało to miejsce mniej więcej na dwa tygodnie przed tym, nim zrobili to Bransfield i Smith, to samo w sobie jest to już ciekawe. Ale największa petarda następuje chwilę później, bowiem to samo opracowanie sugeruje, że załoga Hersili dopłynęła w pobliże wyspy Deception i stamtąd ujrzała rozległy pas lądu położonego dalej na południe to znaczy brzegi Półwyspu Antarktycznego, co jest o tyle prawdopodobne, że z tego miejsca przy ładnej pogodzie faktycznie widać kontynent. Wspomniany raport szacuje, że miało to miejsce pomiędzy 15 a 25 stycznia 1820 roku, gdy tymczasem Bransfield i Smith widzieli półwysep Antarktyczny dopiero 30 stycznia. A zatem, jeżeli przytoczony przed chwilą opis jest prawdą, to członków załogi statku Hersilia z kapitanem Sheffieldem na czele można by uznać za odkrywców Antarktydy. Dowody nie są jednak zbyt silne. Nie mamy tutaj zapisów z dziennika okrętowego. A pewne wątpliwości może wzbudzać też fakt, że ten raport został przygotowany w czasach zimnej wojny dla Departamentu Stanu USA i być może po prostu jego celem było wykazanie, że to Amerykanie odkryli Antarktydę, a nie Rosjanie, Brytyjczycy czy ktokolwiek inny. Z drugiej strony, znalazłem też jednak zupełnie inne źródło, które cytuje serię korespondencji z roku 1820, a według której odkryciami Hersili interesował się wtedy amerykański sekretarz stanu John Quincy Adams, a nawet sam prezydent USA James Monroe. Na pewno nie było jednak jeszcze wtedy pewności, czym dokładnie jest ląd na południu fragmentem kontynentu czy tylko niewielkim archipelagiem. W każdym razie po zakończeniu tego pierwszego polowania na Szetlandach Południowych, Hersilia popłynęła na północ, najpierw do Buenos Aires, a potem do Stanów i dotarła tam w maju razem z ładunkiem prawie 9 tysięcy foczych skór. Sukces Hersilii wywołał ogromną sensację w amerykańskich portach i to głównie dlatego w kolejnym sezonie na wodach antarktycznych pojawiło się wielu łowców Fox USA. Byli wśród nich także ci sami ludzie, którzy płynęli na Hersili, a wspomniany już drugi oficer, młody Nathaniel Palmer, zainwestował swoją część zysków z pierwszej wyprawy w zakup dwóch małych słupów, czyli niewielkich jednostek pływających, które można by w uproszczeniu nazwać jachtami. Następnie skierował je na południe, osobiście dowodząc jednym z nich, zaledwie 14-metrowym sloopem o nazwie Hero, czyli Bohater. Te dwie niewielkie jednostki Palmera weszły w skład większej floty, co najmniej pięciu statków, należących do ludzi pochodzących z tej samej amerykańskiej miejscowości Stonington, a ich załogi współpracowały ze sobą przez cały sezon. Głównym dowódcą tej grupy był niejaki Benjamin Pendleton, a jednym ze statków, należących do tej floty, była też znana nam już dobrze Hersilia. Możemy przyjąć, że wspomniane statki znalazły się na Shetlandach Południowych 12 listopada 1820 roku. Pierwotnie zakotwiczyły w pobliżu wyspy Livingston, ale nie było to optymalne miejsce do polowań na foki przez cały sezon, a ich dowódcy byli zgodni, że trzeba wysłać zwiadowcę, który przeszuka archipelag w poszukiwaniu innych kolonii fok. Do tego zadania najlepiej nadawał się sloop hero, Nathaniela Palmera. Mały, zwinny i szybki, a w dodatku obsługiwany przez zaledwie pięć osób. Niemal natychmiast po tej naradzie, Palmer wyruszył zatem ze swoją misją zwiadowczą na południe, prosto do cieśniny Bransfielda, oddzielającej wyspy od kontynentu. Zdecydowana większość opracowań sugeruje, że Palmer płynął na oślep, po wodach, których nie znał ale według wspomnianego już wcześniej raportu mogło być zupełnie inaczej. I Palmer powtórzył po prostu częściowo trasę, którą odbył już w poprzednim sezonie na Hersilli i kierował się całkiem świadomie w stronę półwyspu antarktycznego, chociaż zapewne nie był pewny tego, czy jest to tylko duża wyspa, czy może część kontynentu. 15 listopada dotarł do wyspy Deception, czyli wyspy zwodniczej, która jest tak naprawdę częścią kaldery podwodnego wulkanu i w związku z tym ma niezwykły kształt, przypominający podkowę. Ta wyspa była widziana już przez różne wyprawy w poprzednim sezonie, ale mówi się zwykle, że Palmer był pierwszym człowiekiem, który postawił na niej stopę. Dla nas najbardziej istotne jest jednak nie tyle samo lądowanie na wyspie, co to, co wydarzyło się dwa dni później, 17 listopada 1820 roku. Tego dnia Palmer wszedł na jakieś podwyższenie, to znaczy albo na maszt swojego statku, albo na wzniesienie na wyspie. I patrząc w kierunku południowym, dostrzegł tam ląd, niewielką wysepkę, nazywaną dziś Wyspą Trójcy i przede wszystkim leżący kawałek dalej półwysep antarktyczny. Przyjmuje się zwykle, że po wyprawie Bransfielda i Smitha Palmer i jego załoga byli drugimi ludźmi, którzy ujrzeli tę część kontynentu. Chociaż, jak już mówiłem, jest także cień szansy, że on lub jego towarzysze z Hersili widzieli Półwysep Antarktyczny już w poprzednim sezonie. Następnego dnia, po dojrzeniu tego lądu, Palmer podjął próbę zbliżenia się do niego, ale ponieważ Cieśnina Bransfielda była częściowo zamarznięta, nie udało mu się podpłynąć wtedy zbyt blisko. Następnie kontynuował zadania związane z poszukiwaniem fok i wrócił do swojej floty. Ale już kilka tygodni później, w styczniu 1821 roku, popłynął znów na południe i poprowadził Hero wzdłuż zachodniego wybrzeża półwyspu Antarktycznego. Według niektórych źródeł płynął w ten sposób przez wiele dni i dotarł aż za koło podbiegunowe, choć nie ma co do tego pewności. Za to na pewno 6 lutego był już z powrotem w pobliżu wyspy Deception i doszło wtedy do czegoś niezwykłego. Pogoda była kiepska. Całą okolicę wypełniała gęsta mgła, a z pokładu Hero nie było widać nic oprócz wszechobecnej bieli. Na szczęście morze było jednak spokojne, a z oddali dochodziło jedynie skrzeczenie pingwinów. Palmer stał na pokładzie i odnosił wrażenie, że wraz ze swoimi towarzyszami jest sam, w białej pustce, położonej na końcu świata. Wtedy do jego uszu niespodziewanie dobiegł jednak jakiś dźwięk, tak jakby ludzki głos. Wytężył więc słuch, ale niczego nie usłyszał. Wpatrywał się w biel. Ale po chwili ponownie odniósł wrażenie, że powietrze przeszywa nie tylko skrzeczenie pingwinów, ale także coś jeszcze. Na wszelki wypadek uderzył więc w dzwon okrętowy. Jakież musiało być jego zdumienie, kiedy z oddali usłyszał odgłos podobnego dzwonu. Palmer uderzył więc w dzwon po raz drugi i znowu po chwili usłyszał odpowiedź. A kiedy po jakimś czasie rozstąpiła się mgła. Zobaczył, że jego maleńki statek znajduje się pomiędzy dwoma wielkimi rosyjskimi okrętami wojennymi. Rozdział szósty Rosjanie Jednym z największych rywali Branswilda i Smitha oraz Palmera i jego towarzyszy do miana odkrywcy Antarktydy jest niewątpliwie Fabian Gottlieb Tadeusz von Bellingshausen. To właśnie jego okręty napotkał Palmer na Szetlandach Południowych. Ale zanim przejdziemy do szczegółów tego spotkania, musimy koniecznie przyjrzeć się temu, skąd właściwie rosyjskie okręty wzięły się na wodach około antarktycznych. Bellingshausen urodził się na bałtyckiej wyspie Sarema, należącej dziś do Estonii, a wówczas będącej częścią Imperium Rosyjskiego. Jego rodzina należała do Niemców Bałtyckich i stąd się wzięło jego niemiecko brzmiące nazwisko. Już w bardzo młodym wieku Bellingshausen dołączył do rosyjskiej carskiej marynarki i stosunkowo szybko zdobył stopień oficerski. A jako 25-latek odbył trzyletnią podróż dookoła świata jako jeden z oficerów na okręcie nadjeżdża, potem dowodził różnymi okrętami na Morzu Bałtyckim i Morzu Czarnym, a podczas zbierania tych wszystkich doświadczeń zyskał też sławę wybitnego kartografa. Dla nas istotne jest jednak to, że w roku 1819 został wyznaczony na lidera wyprawy finansowanej przez władze carskie, a która miała na celu zbadanie Oceanu Południowego oraz poszukiwanie lądu w pobliżu bieguna. W skład ekspedycji weszły dwa okręty, to znaczy Mirny pod dowództwem Michaiła Łazariewa, który również miał już na koncie opłynięcie globu dookoła, a także Wastok, pod dowództwem samego Bellingshausena. Wyruszyli z Kronstadtu w pobliżu Petersburga 4 czerwca 1819 roku. Po drodze do Antarktyki odwiedzili między innymi wybrzeże Brazylii, a w grudniu tego samego roku dotarli do Georgii Południowej i tu rozpoczęła się główna część ich misji badawczej. Zgodnie z założeniami swojej wyprawy skierowali się wtedy w stronę bieguna. Temperatura spadała, na oceanie pojawiła się kra. 20 grudnia po raz pierwszy ujrzeli górę lodową, a 26 stycznia przekroczyli koło podbiegunowe. Odtąd warunki lodowe były już jednak bardzo trudne i chociaż próbowali się przedrzeć jeszcze dalej w kierunku południowym, to 28 albo ewentualnie 27 stycznia zostali zatrzymani przez gruby lód. Niektóre źródła podają, że tego dnia zobaczyli też coś, co można by uznać za lodowiec szelfowy przyczepiony do kontynentu Antarktydy. A ponieważ było to na dwa dni przed tym, gdy Bransfield i Smith dojrzeli półwysep Antarktyczny, to według tych źródeł to właśnie Rosjanom należy się tytuł odkrywców Antarktydy. Spróbujemy przyjrzeć się temu twierdzeniu dokładniej nieco później. Ale póki co nazwijmy tę obserwację obserwacją Bellingshausena nr 1 i zobaczmy, co działo się dalej z rosyjską ekspedycją. Jak wspominałem, warunki lodowe zmusiły Rosjan do zawrócenia na północ, ale już wkrótce podjęli oni kolejną próbę przedarcia się na południe. I 17 lutego dotarli za 69 równoleżnik. Tutaj ujrzeli coś, co wyglądało jak długa, wysoka lodowa bariera, przy której pływały góry lodowe. I możemy to nazwać obserwacją Bellingshausena nr 2 a potem pod koniec lutego dokonali jeszcze trzeciej podobnej obserwacji, nieco dalej na wschód. Pogoda jednak się pogarszała, temperatura spadała, lód gęstniał i zbliżała się antarktyczna zima, a zatem Rosjanie skierowali swoje okręty do Sydney w przyjemnie ciepłej Australii. Tam dokonano niezbędnych napraw i uzupełniono zapasy, a Bellingshausen skorzystał też z usług pocztowych łączących Australię z Londynem i pośrednio z innymi miejscami i wysłał wtedy swój pierwszy raport z wyprawy do swoich zwierzchników w Petersburgu. Co bardzo istotne w kontekście tych trzech wspomnianych obserwacji, napisał wtedy, że jego zdaniem południowy kontynent prawdopodobnie nie istnieje, a nawet jeśli istnieje, to musi być całkowicie niedostępny z powodu śniegu i lodu. To jeden z wielu dowodów, pokazujących, że Bellingshausen nie uważał żadnej z trzech swoich pierwszych obserwacji za odkrycie kontynentu, mimo że później starano się zinterpretować te wydarzenia inaczej. W każdym razie po mniej więcej 6 tygodniach spędzonych w Sydney Rosjanie ruszyli ponownie w morze, ale ponieważ pora roku nie sprzyjała wtedy rejsom subantarktycznym, to wykorzystali te zimowe miesiące na podróż po Pacyfiku, podobnie jak niegdyś zrobił to Cook. Ich pierwszym celem była Nowa Zelandia, w której spędzili około 10 dni. Natomiast później pożeglowali w stronę Tahiti i innych tropikalnych archipelagów i dokonali tam wielu odkryć różnych pomniejszych wysepek. We wrześniu wrócili jednak do Australii, a po krótkim odpoczynku i uzupełnieniu zapasów ruszyli znów na ocean Południowy, tyle że w inne jego obszary niż w poprzednim sezonie. Pogoda tym razem była korzystna. W listopadzie Rosjanie dotarli do Wyspy Macquarie, a potem skierowali się na południowy wschód, badając południowy Pacyfik oraz obszary subantarktyczne. Przekroczyli też po raz kolejny koło podbiegunowe, a pod koniec tego etapu podróży dokonali dwóch ważnych odkryć na dalekim południu. Najpierw 21 stycznia 1821 roku rosyjska ekspedycja odkryła zupełnie nieznaną dotychczas wyspę, którą na cześć cara Piotra Wielkiego nazwano Wyspą Piotra I. A ponieważ ocean wokół niej pokryty był lodem, to na niej nie wylądowali i obserwowali ją tylko z odległości 25 km. Dziś wiemy, że wyspa Piotra I jest oddalona od brzegów Antarktydy o prawie 400 km i jest naprawdę niewielka. Niemniej był to pierwszy kawałek lądu odkryty za kołem podbiegunowym. Drugie odkrycie było jeszcze ciekawsze. Rosjanie pożeglowali dalej na wschód i 28 stycznia ujrzeli rozległy ląd, prawie w całości pokryty śniegiem. Chociaż pomiędzy białymi górami było też widać ciemne, strome urwiska i nagie skały. Bellinghausen nie miał pewności, czy jest to wyspa, czy też fragment kontynentu i nazwał to miejsce Ziemią Aleksandra I, na cześć panującego cara. Potem przez długie lata kartografowie podejrzewali, że jest to fragment Półwyspu Antarktycznego, a zatem część kontynentu. Ale w latach 40. XX wieku, czyli mniej więcej w 120 lat po odkryciu Bellingshausena, udowodniono jednak, że Ziemia Aleksandra I w rzeczywistości jest wyspą, a pomiędzy nią a kontynentem istnieje wąska cieśnina, której nie widać na pierwszy rzut oka, bo jest pokryta lodowcem szelfowym. W każdym razie po napotkaniu tego kawałka lądu rosyjska ekspedycja pożeglowała na północ i na początku lutego 1821 roku dotarła do znanego nam już całkiem dobrze archipelagu Szetlandów Południowych. Rosjanie posuwali się wzdłuż południowej strony głównego łańcucha tych wysp, nadając im przy okazji rosyjskie nazwy. Ale tym razem nie byli już sami na wodach antarktycznych, bowiem w tamtym sezonie w okolicy Shetlandów Południowych przebywało już mnóstwo statków należących do łowców fok. I właśnie wtedy, 6 lutego, w cieśninie pomiędzy wyspami Livingston i Deception, doszło do wspomnianego niezwykłego spotkania. Najpierw Rosjanie usłyszeli dźwięk dzwonu okrętowego, a kiedy rozstąpiła się mgła, ujrzeli maleńki amerykański statek, a na jego pokładzie młodego, zaledwie 21-letniego kapitana Nataniela Palmera. Bellingshausen zaprosił Palmera na pokład swojego okrętu i doszło wtedy do ciekawej rozmowy obu odkrywców, chociaż istnieją tu rozbieżności odnośnie jej przebiegu. Według wersji rosyjskiej rozmawiano tylko o pogodzie i fokach. Natomiast według wersji amerykańskiej Palmer powiedział Bellingshausenowi, że jakiś czas wcześniej odkrył rozległy ląd położony na południe od Szetlandów południowych. Według Amerykanów Bellingshausen docenił odkrycie młodego żeglarza i obiecał nazwać ów ląd ziemią Palmera, chociaż z jakiegoś powodu zabrakło jednak tej informacji w późniejszych raportach rosyjskich. W każdym razie Rosjanie nie zmienili swej trasy i nie popłynęli w stronę Półwyspu Antarktycznego, a zamiast tego dokonali jedynie krótkiego lądowania na wyspie Króla Jerzego. Potem ruszyli na północ, na Atlantyk, i w lipcu 1821 roku, po dwóch latach podróży, powrócili do portu w Krąsztadzie. Ich ekspedycja była z pewnością niezwykła, choćby dlatego, że było to drugie po kuku okrążenie naszego globu na wysokich szerokościach geograficznych. Ciekawe było także z pewnością odkrycie Ziemi Aleksandra I, ale to wszystko nie pociągnęło za sobą dalszych wypraw eksploracyjnych i w kolejnych dekadach wyprawa Bellingshausena popadła niemal w zapomnienie, zwłaszcza, że rosyjskie raporty jej dotyczące nie zostały przetłumaczone na inne języki aż do połowy XX wieku. Rozdział 7. Francuzi, Amerykanie i Brytyjczycy Po odkryciu Szetlandów Południowych i dostrzeżeniu Półwyspu Antarktycznego przez Smitha Bransfielda, a potem Palmera, ten zakątek Antarktyki był odwiedzany przez wiele wypraw, choć raczej nie były to ekspedycje odkrywcze, tylko po prostu długie i intensywne polowania na foki. Nieco inny charakter miała jedynie wyprawa wspomnianego już brytyjskiego żeglarza Jamesa Weddella. Weddell był jednym z pierwszych kapitanów, którzy zjawili się na Shetlandach Południowych niedługo po Bransfieldzie i Smithie i przebywał tam kilkukrotnie w kolejnych sezonach, polując na foki. Najciekawsza była z pewnością jego trzecia wyprawa, która miała miejsce na początku 1823 roku. Kapitan zapuścił się wtedy niezwykle daleko na południe, to znaczy aż za 74. równoleżnik 1600 km na południowy wschód od Szetlandów Południowych i 850 km za koło podbiegunowe. Przemierzył wtedy część Oceanu Południowego nazywaną obecnie Morzem Wedela, to znaczy tę leżącą na wschód od Półwyspu Antarktycznego. Jest ona o tyle ciekawa, że wcina się bardzo daleko na południe, a potem przechodzi w lodowiec szelfowy. Warunki lodowe tamtego roku były wyjątkowo korzystne i Wedel płynął tamtędy przez wiele dni, nie widząc ani wysokiej bariery lodowej, ani lądu, co skłoniło go do przypuszczenia, że ocean ciągnie się aż do bieguna południowego. Nie była to oczywiście prawda, bo 250 km dalej znajdował się już kontynent, ale Wedel go wtedy nie zobaczył i zdecydował się zawrócić na północ. Niemniej osiągnął wyższą szerokość geograficzną niż kiedyś James Cook, a jego rekord przetrwał przez dwie kolejne dekady. Intensywne polowania na foki odbywały się na Szetlandach Południowych jedynie przez kilka sezonów. Doprowadziły do tego, że foki zostały tam w dużej mierze wytępione, a łowcy przerzucili się na szukanie innych regionów, bardziej opłacalnych ekonomicznie. Z tego powodu ogólne zainteresowanie obszarami okołoantarktycznymi mocno zmalało. Chociaż w ciągu następnych kilkunastu lat od czasu do czasu niektórzy łowcy fok, a potem także wielorybnicy, zapuszczali się jednak dość daleko na południe. I wiadomo, że co najmniej kilka z takich wypraw natknęło się w różnych miejscach na kontynent antarktyczny. Na przykład w 1830 roku angielski kapitan John Biscoe wyruszył na południe w poszukiwaniu nowych kolonii Fok. Najpierw popłynął na Szetlandy Południowe, a potem skręcił na wschód. 24 lutego 1831 roku znalazł się w pobliżu tej części Antarktydy, która leży mniej więcej na długości geograficznej Madagaskaru i dostrzegł tam ląd oraz góry, które jak wiemy dzisiaj są częścią kontynentu antarktycznego. Nazwał ten ląd ziemią Enderby na cześć właściciela swojego statku i sporządził mapę fragmentu jego wybrzeża. Następnie udał się na Tasmanie, by przezimować, a w kolejnym sezonie ruszył przez południowy Pacyfik ponownie na wody około Antarktyczne i dotarł w końcu w okolice Półwyspu Antarktycznego. Tutaj dokonał odkrycia kilku wysp leżących po zachodniej stronie półwyspu i bardzo możliwe, że po raz drugi dostrzegł także kontynent. A potem powrócił do Anglii jako dowódca trzeciej wyprawy po wyprawie Cooka i Bellingshausena, która okrążyła świat na wysokich szerokościach geograficznych. Niedługo później w jego ślady popłynął kolejny angielski kapitan i łowca fok Peter Kemp i w 1833 roku także i on ujrzał kontynent antarktyczny, kawałek dalej na wschód niż Biską, czyli także mniej więcej tak jakby pod Madagaskarem i Mauritiusem. Z kolei w roku 1839 kontynent antarktyczny widział także angielski kapitan John Balleny, tyle że na południe od Australii. Wszystkie te trzy wyprawy nie wywołały jednak większej sensacji, po części dlatego, że były to tylko słabo udokumentowane wyprawy łowców FOK, a nie ekspedycje państwowe z naukowcami, oficerami marynarki i sprzętem, a po części dlatego, że te odkrycia miały charakter punktowy i właściwie nadal nie było wiadomo, czy na południu znajduje się kontynent, duży archipelag, czy może rozproszone pojedyncze wysepki, które otacza zamarznięte morze ale na przełomie lat 30. i 40. XIX wieku dalekim południem zainteresowały się trzy rywalizujące ze sobą mocarstwa: Wielka Brytania, Francja i coraz silniejsze USA, a ku Morzom Południowym wyruszyły wtedy aż trzy wielkie wyprawy, sponsorowane przez władze tych państw. Wszystkie trzy miały zbadać rozległe połacie oceanu i dotrzeć jak najdalej na południe, aby potwierdzić albo wykluczyć istnienie kontynentu, a ponadto miały też różne cele naukowe, np. Na badania pola magnetycznego. Na czele ekspedycji amerykańskiej stanął Charles Wilkes, wyprawą francuską dowodził Jules Dumont d'Urville, natomiast wyprawą brytyjską James Clark Ross. A wszyscy trzej byli oficerami marynarki wojennej. Wszystkie te trzy ekspedycje były dość długie i trwały około 3-4 lat. Pierwsi wyruszyli Francuzi w 1837 roku, potem Amerykanie w roku 1938, a na końcu Brytyjczycy w 1939. Francuzi obrali sobie za pierwszy cel Morze Wedela i próbowali przebić się tam daleko na południe, w celu pobicia brytyjskiego rekordu kapitana Wedela. Ale mieli z tym duży problem, a ich okręty przez pewien czas zostały nawet uwięzione w lodzie. D'Urville mocno wątpił, czy kapitan Wedel rzeczywiście był w stanie dotrzeć na taką szerokość geograficzną, jaką zapisał w swoim dzienniku. I musiał przyznać, że on sam nie jest w stanie powtórzyć tego wyczynu. Jego okręty na szczęście uwolniły się jednak z lodu i w pierwszych miesiącach 1838 roku Francuzi udali się na Szetlandy Południowe. Ujrzeli też niedaleki Półwysep Antarktyczny, odkryty niecałe 20 lat wcześniej. A zatem po raz pierwszy ujrzeli wtedy południowy kontynent, chociaż prawdopodobnie nie zdawali sobie z tego sprawy, uznając ten fragment lądu za dużą wyspę. Następnie popłynęli na północ, do Chile i na Pacyfik, aż w końcu po długiej i pełnej przygód podróży dotarli do Australii. To właśnie tutaj D'Urville dowiedział się o tym, że okręty amerykańskie pod dowództwem Wilkesa również lada chwila mają wyruszyć w kierunku bieguna i od tego momentu rywalizacja francusko-amerykańska nabrała niemal charakteru wyścigu. Obie wyprawy dotarły do brzegów Antarktydy mniej więcej w tym samym czasie, w połowie stycznia 1840 roku. Amerykanie dostrzegli wybrzeże nazywane dziś Ziemią Wilksa, które jest położone na południe od Australii. Ujrzeli nie tylko lodowce szelfowe, ale także właściwy kontynent, wraz z licznymi górami, a następnie w ciągu kilku tygodni płynęli wzdłuż tego wybrzeża, mapując ponad 2000 km linii brzegowej. Ale po piętach deptali im także Francuzi, którzy 19 lub 20 stycznia przekroczyli koło podbiegunowe i jeszcze tego samego dnia dostrzegli ląd ciągnący się daleko jak okiem sięgnąć, w lewo i w prawo. Co więcej wieczorem 21 albo 22 stycznia wylądowali na małej wysepce, położonej zaledwie kilkaset metrów od lodu antarktycznego i kilka kilometrów od samego kontynentu. Pobrali z tej wyspy próbki skał i umieścili na niej francuską flagę, a Diorville nazwał ten duży ląd leżący za wysepką Ziemią Adeli na cześć swojej żony. Następnie ruszyli wzdłuż brzegów Antarktydy i w ciągu następnych dni sporządzili mapę kilkuset kilometrów wybrzeża. Mniej więcej tydzień po lądowaniu na wyspie doszło też do spotkania obu ekspedycji, francuskiej oraz amerykańskiej, to znaczy ich okręty znalazły się blisko siebie, ale nie doszło wtedy do żadnej rozmowy, bowiem obaj dowódcy uznali, że manewry jego rywala dowodzą, że chce on uniknąć kontaktu. W każdym razie kilka tygodni później obie wyprawy wróciły do Australii, a Wilkes, przekonany o tym, że to on odkrył nowy kontynent, ze zdumieniem słuchał doniesień o twierdzeniach francuskich, że to wyprawa d'Urville jako pierwsza ujrzała ląd 19 stycznia po południu. Wilks zebrał wtedy wszystkie dostępne dzienniki pokładowe ze swoich kilku okrętów, aby zobaczyć czy istnieją zapiski świadczące o tym, że to Amerykanie widzieli kontynent wcześniej. A ponieważ znalazł coś, co pasowało do takiej wersji wydarzeń, wkrótce ogłosił światu, że jego ekspedycja odkryła ten ląd 19 stycznia rano, to znaczy na kilka godzin przed Francuzami, co oczywiście wielu ludziom wydało się mocno podejrzane. Co ciekawe, po powrocie ekspedycji do Stanów Zjednoczonych, Wilks zmienił zdanie i podał, że pierwsza obserwacja kontynentu miała jednak miejsce nie kilka godzin a kilka dni wcześniej, to znaczy 16, a może nawet 15 stycznia. Wyjaśnił, że 15 stycznia ląd został dostrzeżony z dużej odległości przez jednego z oficerów na jednym okręcie, 16 przez wielu ludzi na trzech okrętach, natomiast 19 rano był już wyraźnie widoczny przez wszystkich w całej rozciągłości. I wtedy można już było przypuszczać, że nie jest to mała wyspa, tylko kontynent. Te wyjaśnienia i zamieszanie związane ze zmianą daty nie przekonało oczywiście wielu osób, a zwłaszcza Francuzów. A niektóre francuskie źródła podają nawet obecnie, że 15 i 16 stycznia Amerykanie widzieli jedynie Górę Lodową. Cała ta sprawa pozostaje kontrowersyjna właściwie do dziś i tak naprawdę jest jeszcze bardziej rozbudowana. Czytałem na przykład opracowanie amerykańskie, w którym pada stwierdzenie, że w związku z przekroczeniem linii zmiany daty na Pacyfiku, te dwie ekspedycje posługiwały się różną kalkulacją daty. Amerykanie zmienili datę obowiązującą na ich okrętach o jeden dzień, ale Francuzi tego nie zrobili, a w konsekwencji do każdej daty z dzienników francuskich należy dodać jeden dzień. A z tego wynika, że niezależnie od tego, czy Amerykanie widzieli ląd 19, 16 czy 15 stycznia, to i tak zrobili to wcześniej niż Francuzi. Z drugiej strony widziałem jednak także opracowanie francuskie, w którym podano, że Amerykanie dostrzegli ląd dopiero 25 stycznia, a zatem w 5 dni po Francuzach. Bardzo ciekawa była też trzecia z tych wielkich państwowych ekspedycji z przełomu lat 30. i 40. XIX wieku, to znaczy wyprawa brytyjska pod dowództwem Jamesa Clarka Rossa. Także i ona, tyle że jako ostatnia dotarła do Australii. I to właśnie tam Ross dowiedział się o odkryciach Francuzów oraz Amerykanów sprzed kilku miesięcy. Otrzymał także niespodziewany prezent od Wilksa, a mianowicie mapę fragmentu wybrzeża Antarktydy, co było gestem mającym podkreślić to, że Amerykanie widzieli nowy kontynent jako pierwsi, a teraz łaskawie dzielą się swoim odkryciem. Z Australii brytyjskie okręty skierowały się najpierw na wschód, na obszar położony na południe od Nowej Zelandii, a następnie w kierunku samej Antarktydy, docierając do jej wybrzeża w styczniu 1841 roku, a więc niemal dokładnie w rok po Francuzach oraz Amerykanach. 11 stycznia zobaczyli w oddali Ląd i wysokie góry, a następnego dnia wylądowali na małej wysepce położonej kilka kilometrów od kontynentu i umieścili na niej brytyjską flagę. Następnie popłynęli dalej na południe, odkrywając obszar nazywany dziś morzem Rossa i sporządzając mapę linii brzegowej. Odkryli też wyspę nazwaną dziś Wyspą Rossa, a także dwa istniejące na niej wulkany Erebus i Terror które otrzymały swe nazwy na cześć brytyjskich okrętów. O Erebusie opowiadałem Wam zresztą w jednym z pierwszych filmów na tym kanale pod tytułem Katastrofa na Antarktydzie. Z kolei jedna z postaci z mojego audiobooka Dramat w Arktyce należała do grupy ludzi, którzy jako pierwsi zdobyli szczyt tego wulkanu. W każdym razie to jeszcze nie wszystkie dokonania antarktycznej wyprawy Rossa. Brytyjczycy pobili też rekord kapitana Wedela, docierając dalej niż on na południe, a przede wszystkim odkryli ogromny lodowiec szelfowy, nazywany dzisiaj lodowcem szelfowym Rossa, a wówczas Wielką Lodową Barierą albo Barierą Wiktorii. Strome lodowe klify tego lodowca zatrzymały wtedy ich podróż na południe, ale w kolejnym sezonie powrócili do tego samego regionu i prowadzili tam dalsze badania, a w jeszcze kolejnym eksplorowali okolice Półwyspu Antarktycznego i Morza Wedela. Ross sporządził też mapę sporej części wybrzeża kontynentu antarktycznego. Choć co ciekawe, wyraził także opinię, że na dalekim południu nie ma nic ciekawego i nic wartego zbadania, a w związku z tym jego przekonaniem ogólne zainteresowanie związane z eksploracją Antarktydy zostało mocno przyhamowane na następne kilkadziesiąt lat. Rozdział 8 Sowieci. Historie związane z odkrywaniem Antarktydy są niewątpliwie fascynujące, ale równie fascynująca jest historia tego, kto i dlaczego był uznawany powszechnie za odkrywcę tego kontynentu i jak zmieniało się to w czasie. Jak wspominałem, najstarsze odkrycia związane z półwyspem antarktycznym były jedynie punktowe i bardzo długo nie przebiły się do opinii publicznej jako jednoznaczne z odkryciem kontynentu. I podobnie było ze wszystkimi odkryciami dokonanymi przez łowców fok. Nie znaczy to jednak, że kwestia odkrycia Antarktydy nie była ważna. Z czasem stała się ważna, bowiem chodziło tutaj o prestiż oraz rywalizację pomiędzy narodami. I tak w drugiej połowie XIX wieku za odkrywców Antarktydy uważano najczęściej któregoś z liderów trzech wielkich wypraw z okolic roku 1840, po których zaczęto mówić z coraz większą pewnością, że na południu istnieje spory kontynent. Francuzi preferowali oczywiście Julesa du Mont-d'Urville. Amerykanie Charlesa Wilksa, natomiast Brytyjczycy Jamesa Clarka Ross'a. A każda ze stron wysuwała różne argumenty, dlaczego to właśnie jej należy się pierwszeństwo. Ross zaczął na przykład wątpić w dokonania wyprawy amerykańskiej, bowiem na mapie sporządzonej przez Wilksa były oczywiste błędy. A z kolei Francuzi nie wierzyli w podane przez niego daty. Jeśli chodzi o carską Rosję, to wielu autorów sugeruje, że za osobę, która najbardziej przyczyniła się do odkrycia i eksploracji Antarktydy, uważano tam Brytyjczyka Jamesa Rossa, choć doceniano także zasługi Francuzów oraz Amerykanów. Jedynie Paweł Nowosilski, jeden z oficerów wyprawy Bellingshausena, 30 lat po niej napisał broszurę wskazującą na to, że to ich ekspedycja odkryła Antarktydę, a to ze względu na odkrycie ziemi Aleksandra I, o której myślano wtedy, że jest częścią kontynentu, choć wiele lat później uznano ją jednak za wyspę. Jego głos był jednak słabo słyszany w Rosji, a nawet poważnie krytykowany, i aż do końca II wojny światowej wyprawa Bellingshausena nie była uznawana za tą, która odkryła kontynent. Nawet już za czasów sowieckich, ale przed końcówką lat 40. w oficjalnych publikacjach instytucji państwowych padały stwierdzenia, że Bellingshausen oraz Łazariew dotarli jedynie do wód polarnych. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do początku XX wieku, bo wtedy nastąpiły pierwsze poważne zmiany na liście nazwisk postrzeganych jako odkrywcy Antarktydy. Francuzi nadal promowali kapitana D'Urville, Brytyjczycy Jamesa Clarka Rossa, natomiast Amerykanie Charlesa Wilksa. Ale ponieważ z tym ostatnim nazwiskiem związane były największe wątpliwości, to wygląda na to, że autorzy amerykańscy postanowili znaleźć innego bohatera, odkrywcę Antarktydy oczywiście również Amerykanina. Do łask powróciły wtedy odkrycia związane z Półwyspem Antarktycznym, a w Stanach pojawiła się teza, że Antarktydę zobaczył po raz pierwszy młody Nathaniel Palmer w listopadzie 1820 roku czyli podczas swojej drugiej wyprawy. Francuzi nie mieli żadnego dobrego kandydata na odkrywcę z tego okresu, ale Brytyjczycy wygrzebali z archiwów raporty o odkryciu Bransfielda, który zobaczył Półwysep Antarktyczny w tym samym roku co Palmer, tyle że kilka miesięcy wcześniej. I tak w pierwszej połowie XX wieku spór odnośnie nazwiska odkrywcy Antarktydy został zredukowany do dwóch kandydatów: Brytyjczyka Bransfielda oraz Amerykanina Palmera. Niezwykle ciekawe wydarzenia związane z tą sprawą miały jednak miejsce niedługo po II wojnie światowej. W roku 1948 Amerykanie wezwali bowiem kilka państw, które zgłosiły wcześniej roszczenia terytorialne do różnych części Antarktydy, aby zawiesiły swoje roszczenia i wspólnie z USA ustanowiły coś w rodzaju zbiorowej międzynarodowej kontroli nad kontynentem. Pierwotnie w gronie państw, które miały odtąd sprawować kontrolę nad Antarktydą, miało zabraknąć jednak miejsca dla Związku Radzieckiego, a to oczywiście nie spodobało się władzom w Moskwie. Odtąd przez ponad dekadę toczyła się twarda dyplomatyczna gra w tej sprawie, a jednym z argumentów, który miał uzasadniać prawa Sowietów do Antarktydy, było rzekome odkrycie tego kontynentu przez Rosjan w XIX wieku. Co prawda, taka teza była wówczas sporą nowością i zaskoczeniem, ale władze w Moskwie uznały, że kto jak kto, ale sowieccy uczeni są w stanie udowodnić wszystko. Oczywiście najlepszymi kandydatami do miana rosyjskich odkrywców Antarktydy byli Bellingshausen oraz Łazariew, czyli dowódcy ekspedycji z roku 1820. Co istotne, przez długie lata wiele dokumentów dotyczących tej wyprawy było niedostępnych dla ludzi z zachodu. Ale w ostatniej dekadzie przed nagraniem tego filmu sytuacja się zmieniła, a brytyjski historyk Rip Balkley zdołał przeprowadzić imponujące badania porównawcze różnych rosyjskich źródeł i sporządzić nowe, dokładne tłumaczenia tekstów Bellingshausena. Zresztą nie tylko on przyjrzał się tej wyprawie w najdrobniejszych szczegółach, a drugą niezwykle zasłużoną postacią jest tu estoński geograf Erki Tammixar i to właśnie na jego pracy naukowej opieram się w tym rozdziale najbardziej. A z tego co piszą ci dwaj panowie, wyłania się w sumie taka oto historia. Gdy władze w Moskwie postawiły przed sowieckimi uczonymi niewdzięczne zadanie udowodnienia, że Antarktydę odkryła wyprawa Bellingshausena, owi uczeni musieli się zmierzyć od razu z wieloma problemami. Po pierwsze, w latach 40. XX wieku wiadomo już było, że Ziemia Aleksandra I jest wyspą, a jej odkrycie przez Bellingshausena ciężko by było zaliczyć jako odkrycie kontynentu. Po drugie, nawet gdyby się uprzeć i uznać, że odkrycie wyspy jest osiągnięciem wystarczającym, to i tak nastąpiło ono za późno, bo w dwa miesiące po tym, jak półwysep Antarktyczny dostrzegł Amerykanin Palmer oraz w rok po tym, jak zrobili to Brytyjczycy Bransfield i Smith. Dlatego należało szukać wcześniejszej daty, jakiegoś momentu, w którym członkowie rosyjskiej wyprawy mogli widzieć kontynent choćby z daleka. Dość dobrze nadawała się do tego obserwacja z połowy lutego, którą nazwaliśmy wcześniej obserwacją Bellingshausena nr 2. Co prawda sam Bellingshausen nie uważał, że widział wtedy kontynent, ale gdyby zamienić XIX-wieczne opisy na współczesną terminologię, to można by uznać, że Rosjanie dostrzegli wtedy lodowiec szelfowy, czyli mówiąc w uproszczeniu, lód kontynentalny, który wystaje w morze poza krawędź właściwego kontynentu, na przykład na kilka czy kilkanaście kilometrów, a czasem jeszcze dalej. Czy zobaczenie lodowca szelfowego jest jednoznaczne z ujrzeniem Antarktydy, to kwestia dyskusyjna. I znalazłyby się argumenty zarówno za, jak i przeciw takiemu stwierdzeniu. Ale nie było nawet o czym dyskutować, bowiem ta obserwacja potencjalnego lodowca szelfowego miała miejsce i tak za późno, bo ponad dwa tygodnie po odkryciu brytyjskim. Ale jak się okazuje, dla sowieckich uczonych naciskanych przez władzę naprawdę nie było rzeczy niemożliwych. I skoro było trzeba, to znaleźli odpowiednią datę. 28 stycznia 1820 roku, czyli na całe dwa dni przed odkryciem Bransfielda i Smitha. Musieli się przy tym jednak wykazać niezwykłą kreatywnością, bowiem niemal wszystkie istniejące wtedy publikacje dotyczące wyprawy, a w tym teksty samego Bellingshausena, notatki marynarza Jegora Kisielewa oraz pamiętnik Pawła Nowosilskiego, który podróżował na drugim okręcie pokazywały, że członkowie wyprawy nie widzieli tego dnia niczego szczególnego. Nawet sowieccy autorzy aż do końca lat czterdziestych pisali o złej pogodzie i warunkach lodowych, które nie pozwoliły im wtedy na obserwację kontynentu. W końcu po długich poszukiwaniach jakiejkolwiek poszlaki pojawiło się jednak światełko w tunelu. Odnaleziono bowiem list, który Michał Łazariew, czyli dowódca okrętu Mirnej napisał już po wyprawie do swojego przyjaciela. Opisując wrażenia z dalekiego południa, napisał m.in., że 28 stycznia członkowie wyprawy dojrzeli Matiero i Liot, co można przetłumaczyć jako Matczyny lud. Pytanie czym był ów Matczyny lud pozostaje kwestią domysłów. Jeszcze w 1945 roku to wyrażenie tłumaczono jako wysokie góry lodowe, ale od lat 50. w literaturze sowieckiej utożsamiano je już z tak zwanym lodowym kontynentem. W rzeczywistości możliwych interpretacji może być tutaj kilka, a najkorzystniejsza dla Rosjan byłaby taka, że matczyny lód to lodowiec szelfowy, od którego odrywają się czasem góry lodowe niczym dzieci od matki. Ale nawet gdyby tak było, to nadal list Łazariewa prezentuje się dziwnie w kontekście innych dokumentów oraz opisów obserwacji numer 1 i 2, czyli tej ze stycznia i tej z lutego. Belingshausen, Nowosilski oraz Kisielew sugerują, że w styczniu nie widzieli niczego specjalnego poza gęstym morskim lodem, ale w lutym widzieli za to wysoką lodową barierę, czyli najprawdopodobniej krawędź lodowca szelfowego. Natomiast Łazariew jako jedyny pisze niejako odwrotnie, że w styczniu widział matczyny lód, natomiast o lutym w ogóle nie wspomina. Estoński badacz Erki Tamiksar stawia tu hipotezę, że Łazariew mógł po prostu pomylić datę. Pamiętał, że widzieli lodową barierę, ale w liście do przyjaciela, który pisał już po wyprawie, podał, że było to w styczniu, a nie w lutym. Dodaje przy tym, że Łazariew mylił się w swoich tekstach wielokrotnie. Na przykład przeinaczył liczbę osób, które zginęły na wyprawie. I mylił się także w kwestii współrzędnych geograficznych. Wspomniałem już wcześniej, że Bellingshausen nie uważał ani styczniowej, ani lutowej obserwacji za obserwację kontynentu i w raporcie dla swoich zwierzchników wysłanym z Australii napisał, że południowy kontynent prawdopodobnie w ogóle nie istnieje. Łazariew pozostawił w swych tekstach podobne przypuszczenia, a jedno z nich znajduje się nawet w tym samym liście do przyjaciela, w którym wspominał o matczynym lodzie. To jednak nie przeszkodziło sowieckim uczonym w wyciągnięciu wniosków odwrotnych, a list Łazariewa stanowił dla nich koronny dowód na to, że Bellingshausen oraz Łazariew odkryli Antarktydę 28 stycznia 1820 roku. Notabene z tej dwójki lepszy propagandowo był oczywiście Łazariew, urodzony niedaleko Moskwy i noszący rosyjskie nazwisko, w kontraście do Fabiana Gottlieba Tadeusa von Bellingshausena, pochodzącego z rodziny bałtyckich Niemców. I tak na przełomie lat 40. i 50. Sowieci uznali, że wszystko jest jasne. Dzielni rosyjscy marynarze odkryli Antarktydę, obalili pogląd Jamesa Cooka o tym, że kontynent południowy nie istnieje lub że jest całkowicie niedostępny, a w dodatku zrobili to wszystko, zanim fragmenty Antarktydy dojrzeli Brytyjczycy oraz Amerykanie. Kolejne prace przyjmowały ten pogląd za oczywisty, a nazwiska Łazariewa oraz Bellingshausena trafiły do podręczników oraz encyklopedii i właściwie tkwią tam do dziś. Co ciekawe, radziecki uczony Michaił Białow próbował w latach 60. przedstawić ostateczny dowód na odkrycie Antarktydy przez Rosjan, nawet lepszy niż wspomniany list Łazariewa, i opublikował wtedy pracę będącą analizą map związanych z wyprawą. Na jednej z tych map, w miejscu, przy którym rosyjskie okręty były 28 stycznia, czyli w momencie rzekomego odkrycia, pewien obszar zaznaczony był kolorem niebieskim, a Białow dowodził, że jest to oznaczenie lodowca szelfowego, czyli właściwie części kontynentu. Ale sęk w tym, że na przykład według Tamiksara te mapy dowodzą czegoś dokładnie przeciwnego. Według jego pracy przy tym niebieskim obszarze nie ma niczego, co mogłoby sugerować lodowiec szelfowy. Jest za to dopisek mówiący o zwartym lodzie, który według współczesnej terminologii przetłumaczylibyśmy raczej jako lud morski lub pak lodowy. Według jego analizy pod koniec stycznia rosyjskie okręty dopłynęły nie tyle do kontynentu albo lodowca szelfowego, ale po prostu do na tyle gęsto upakowanego lodu morskiego, że dalsza podróż na południe była już zbyt ryzykowna i dlatego musiały się potem cofnąć na północ. Do podobnych wniosków doszedł także historyk Rip Balkley, który w ostatnich latach napisał wiele prac naukowych, artykułów i książek o wyprawie Bellingshausena. Według niego członkowie rosyjskiej wyprawy prawdopodobnie widzieli lodowiec szelfowy, ale dopiero w połowie lutego, a nie pod koniec stycznia. A to oznacza, że chociaż od czasów sowieckich bardzo upowszechnił się pogląd, że Antarktydę widzieli po raz pierwszy Rosjanie, to bardzo możliwe, że wcale tak nie było. Rozdział 9. Norwegowie i nie tylko. Jak mogliście się przekonać w poprzednich rozdziałach, odpowiedź na pytanie, kto odkrył Antarktydę, zdecydowanie nie jest prosta. Bo co to właściwie znaczy odkryć Antarktydę? Czy trzeba dojrzeć suchy ląd, czy też wystarczy lodowiec szelfowy wystający w morze? Czy musi to być kontynent, czy może wystarczy wyspa położona w jego pobliżu? Czy konieczna jest oficjalna dokumentacja? I czy w ogóle trzeba być świadomym swojego odkrycia? A może ujrzenie lądu jest niewystarczające i liczy się dopiero postawienie stopy na brzegu? Moim zdaniem nie ma w tym wszystkim jednej jedynej dobrej odpowiedzi. Choć patrząc tak statystycznie, to najwięcej źródeł za odkrycie Antarktydy uznaje już samo jej zobaczenie i liczą się przy tym zazwyczaj lodowce szelfowe, połączone na stałe z kontynentem, ale nie liczą się wyspy około Antarktyczne. Z kolei, postawienie stopy na Antarktydzie stanowi tak jakby osobną konkurencję i to z zupełnie innymi zawodnikami. Przez długi czas uważano, że pierwszego lądowania na właściwym kontynencie antarktycznym dokonano dopiero w roku 1895, czyli w aż 75 lat po pierwszej obserwacji wybrzeża Antarktydy. Miało to miejsce na przylądku Eder, czyli w tej części kontynentu, która jest położona na południe od Nowej Zelandii. Na brzegu pojawiło się wtedy sześciu ludzi z norweskiego statku wielorybniczego Antarktyk, Między innymi Leonard Christensen, kapitan statku, Henrik Johan Bull, norweski przedsiębiorca i wielorybnik, główny organizator tamtej wyprawy, Kosten Borsch Greving, późniejszy znany norweski polarnik, a także Aleksander von Tunzelman, 17-letni marynarz z Nowej Zelandii o korzeniach bałtycko-niemieckich. To lądowanie jest pewne i dobrze udokumentowane, a ludzie ci byli w tym czasie przekonani, że są pierwszymi, którzy stąpają po kontynencie. Niemniej już na pierwszy rzut oka niezwykle dziwne wydaje się to, by pierwsze lądowanie na Antarktydzie miało mieć miejsce dopiero w 75 lat po odkryciach Bransfielda, Smitha, Bellingshausena oraz Palmera i ponad 50 lat po odkryciach Wilkesa, D'Urville oraz Ross'a. Jak wspominałem, Dürwil i Ross osobiście zeszli zresztą na ląd podczas swych wypraw, chociaż nie stanęli wtedy na kontynencie, tylko na małych przybrzeżnych wyspach. Szukanie kandydatów do roli pierwszych ludzi, którzy stąpali po Antarktydzie, jest zadaniem niełatwym, głównie ze względu na brak dobrego rejestru wszystkich wypraw w tamte rejony, a zwłaszcza podróży wielorybników i łowców fok. Można odnaleźć jednak zapiski o co najmniej dwóch lądowaniach, które miały miejsce na długo przed Norwegami. To późniejsze miało miejsce w 1853 roku w Antarktydzie wschodniej, a dokonał go Mercator Cooper, amerykański łowca fok. Niektórzy do dziś uważają, że to właśnie jego lądowanie było pierwszym pewnym i odpowiednio udokumentowanym lądowaniem na kontynencie. Inni wskazują jednak, że Cooper wylądował jedynie na lodowcu szelfowym, a nie na właściwym lądzie, więc nie można tego tak do końca zaliczyć. Niezależnie od tego, gdzie dokładnie lądował Cooper, wydaje się jednak, że pierwszej osoby, która postawiła stopę na kontynencie antarktycznym, warto poszukać znacznie wcześniej, to znaczy niedługo po odkryciach Bransfielda, Smitha oraz Palmera, którzy dojrzeli półwysep antarktyczny. Jak wspominałem, pod koniec roku 1820 wody wokół Szetlandów Południowych zaroiły się wprost od statków należących do łowców fok. I taka sytuacja powtarzała się potem przez kilka sezonów, aż do mocnego przetrzebienia tych fok. Z całą pewnością podczas tych czterech czy pięciu sezonów południowy kontynent widziało wielu żeglarzy. A to choćby dlatego, że przy dobrej pogodzie półwysep antarktyczny jest widoczny zarówno z wyspy Deception, jak i z wyspy Livingston. I bardzo możliwe, że niektórzy z tych łowców fok wylądowali wtedy na kontynencie, na przykład w poszukiwaniu zwierzyny. Ale niestety nie wiemy o tym zbyt wiele i żaden dokument potwierdzający takie lądowanie przez bardzo długi czas nie był dostępny badaczom. Zmieniło się to jednak w latach 50. XX wieku, kiedy to w jednym z antykwariatów odnaleziono dziennik amerykańskiego kapitana Johna Davisa. Pomiędzy różnymi zapiskami związanymi z polowaniem na foki znalazła się tam także wzmianka o tym, że 7 lutego 1821 roku kilka osób w małej łodzi zostało wysłanych na brzeg Półwyspu Antarktycznego. Spędzili na lądzie mniej niż godzinę, zajmując się głównie szukaniem fok, ale istnieje spore prawdopodobieństwo, że to właśnie oni byli pierwszymi ludźmi, którzy postawili swe stopy na Antarktydzie. Ich nazwiska pozostają nieznane, choć w pewnej książce z lat 50. XX wieku znalazłem przypuszczenie, że mogli wśród nich znajdować się marynarze Samuel Goddard oraz Charles Phillips, chociaż jest to niepewne. Kapitana Davisa nie było prawdopodobnie w tej małej łodzi, mimo że sporo współczesnych artykułów podaje, że to on był pierwszym człowiekiem na Antarktydzie. Jego rola jest jednak istotna, bowiem, po pierwsze, to on pozostawił wzmiankę pisemną o tym zdarzeniu, a po drugie, to on zanotował zdanie: myślę, że ta południowa kraina jest kontynentem. I tak opowiedziałem Wam już kilkanaście historii związanych z odkryciem Antarktydy, a zatem nadszedł już czas na małe podsumowanie. Myślę, że są co najmniej dwie dobre odpowiedzi na pytanie kto odkrył Antarktydę. Pierwsza jest taka, że oni wszyscy. Każdy z tych niesamowitych, odważnych ludzi, który ruszył na koniec świata do krainy śniegu i lodu, zasługuje na miano odkrywcy i z pewnością przyczynił się do poznania mroźnego, dalekiego południa. Mam tu na myśli nie tylko te osoby, które znamy z nazwiska, ale też mnóstwo marynarzy, których nazwisk już nikt nie pamięta druga odpowiedź jest dużo trudniejsza, bo z jednej strony zawiera element rywalizacji pomiędzy osobami i narodami, a z drugiej mnóstwo niewiadomych. I chociaż spędziłem nad tym tematem naprawdę dużo czasu, analizując i porównując różne opracowania i źródła, to w przyszłości mogą pojawić się źródła nowe, pełniejsze, i być może trzeba będzie wtedy zweryfikować niektóre szczegóły. Niemniej możemy zebrać to wszystko, co wiemy dziś, i przyjrzeć się temu chronologicznie. Na odkrycie Antarktydy przez Polinezyjczyków nie mamy żadnych dowodów. Potencjalne odkrycia Dirka Herica Pompa oraz Gabriela de Castilli na przełomie XVI i XVII wieku są z jednej strony niepewne, a z drugiej dotyczą raczej jedynie Shetlandów Południowych, a nie samego kontynentu. Z kolei James Cook, który też czasami jest podawany jako odkrywca Antarktydy, tak naprawdę nigdy jej nie widział, chociaż opłynął ją jako pierwszy. Potem mamy ciekawy okres pierwszych dwóch dekad XIX wieku, kiedy to jakieś statki, a zwłaszcza te związane z łowcami fok, mogły zapuścić się na Szetlandy Południowe oraz być może w pobliże Półwyspu Antarktycznego, ale nie ma na to żadnych dowodów. Tak samo nie ma żadnych dowodów na to, by Antarktydę mogli odkryć hiszpańscy rozbitkowie z San Telmo, zwłaszcza, że nawet poszlaki i legendy dotyczą jedynie wysp. Jeśli chodzi o najbardziej mainstreamowe nazwisko odkrywcy Antarktydy, to znaczy Fabiana Bellingshausena, to warto wziąć pod uwagę, że istnieją bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy widział kontynent wtedy, kiedy sowieccy uczeni uznali, że widział. Współczesne analizy wskazują raczej na to, że widział lodowiec szelfowy kilka tygodni później, a to trochę za późno, by mógł być pierwszym, chociaż niektórzy będą tu mieć z pewnością inne zdanie. Zostają nam więc dwie możliwości albo Amerykanie, albo Brytyjczycy. Amerykanin Nathaniel Palmer z pewnością widział kontynent kilka miesięcy po Brytyjczykach z wyprawy Bransfielda, ale istnieje jeszcze ciekawe przypuszczenie, że mniej więcej na dwa tygodnie przed Brytyjczykami półwysep Antarktyczny mogła dojrzeć załoga statku Hersilia pod dowództwem kapitana Jamesa Sheffielda, a jednym z tych ludzi mógł być m.in. właśnie Palmer. Nie ma tu jednak mocnych dowodów, a jedynie poszlaki. Dlatego wychodzi na to, że gdyby brać pod uwagę jedynie te obserwacje, które są dobrze udokumentowane, to odkrywcami Antarktydy byli członkowie wyprawy brytyjskiej, którą dowodził Edward Bransfield i miało to miejsce 30 stycznia 1820 roku. W latach 90. w Nowej Zelandii odkryto dziennik jednego z kadetów, który obecny był wtedy na pokładzie ich statku i to w nim znajduje się najważniejsza relacja z pierwszej ręki. I myślę, że warto przy tym pamiętać, że chociaż Bransfield dowodził tamtą wyprawą, to byłaby ona niemożliwa bez ciekawości i determinacji kapitana Williama Smitha, który wcześniej dwukrotnie odwiedził Shetlandy Południowe i który razem z Bransfieldem także był członkiem grupy, która jako pierwsza dojrzała Antarktydę. Muszę przyznać, że dla mnie osobiście jest coś absolutnie fantastycznego w tym, że mogę Wam opowiadać takie historie i bardzo dziękuję Wam za to, że mam komu je opowiadać. Zapraszam do zostawienia komentarza, subskrypcji i łapki w górę. A jeśli macie ochotę, to możecie dołączyć także do grona patronów kanału Świat wciąga. Zapraszam także na inny ponad 3-godzinny audiobook pod tytułem Dramat w Arktyce i w ogóle do przeglądania historii tego kanału, bo znajdziecie tu mnóstwo odcinków, które mogą Wam się spodobać. Do zobaczenia, być może za chwilę w kolejnym odcinku.